Dzień dobry, witam Państwa, możemy powoli zaczynać. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych Państwa na tej sali. W sposób szczególny pragnę powitać naszych drogich prelegentów, profesora Macieja Zdanka. Doktora Michała Wojewkę. Witam również przedstawicieli naszych współorganizatorów, przedstawiciela i proboszcza parafii Lubożyca księdza proboszcza Tadeusza Majka. A także prezesa Stowarzyszenia Kolping pana Roberta Prusaka. Witam również śledzących transmisję wideo w mediach społecznościowych. Cieszymy się, że grono powiększa się nie tylko o salę, ale również o tą przestrzeń wirtualną. Ja nazywam się Maciej Rodak i jako redaktor naczelny Krzyża Lubożyckiego mam zaszczyt poprowadzić dzisiejsze spotkanie otwierające cykl wykładów poświęconych historii i dziedzictwu kulturowemu lubożyckiej parafii, która w tym roku obchodzi jubileusz 800-lecia swojego istnienia. 8 wieków temu na tutejszym wzgórzu biskup krakowski Wodrowąż ufundował kościół, który przyjął wezwanie znalezienia i podkreślenia Krzyża Świętego. Od tamtego czasu życie parafii na dobre związało się z kościołem krakowskim, a z czasem również ze światem nauki, Akademią Krakowską, znaną dziś jako Uniwersytet Jagielloński. Miejscowość zlokalizowana na szlaku prowadzącym z Krakowa do Skalmierza stała się ważnym punktem na historycznej mapie ziemi małopolskiej. Z tego względu na kościelnym wzgórzu rozgrywało się wiele historycznych wydarzeń, począwszy od wizyt znakomitych osobistości, jak na przykład Jadwiga Andegaweńska, Władysław Jagiełło czy Tadeusz Kościuszko. Ale miały tu miejsce również wydarzenia tragiczne, najazdy Tatarów, potop szwedzki, upadek Rzeczypospolitej. Tego ostatniego Lubożyca doświadczyła najbardziej. Podzielona pomiędzy Rosją i Austrią wzdłuż traktu proszowskiego, stała się jaskrawym przykładem rozbioru Polski. Dziś niewielu z nas pamięta o istnieniu przejścia granicznego zlokalizowanego w centrum dzisiejszej gminy, przy budynku władz samorządowych, które to podzielenie przypieczętowało rozłąkę lubożyckiej parafii z Uniwersytetem Krakowskim. Okres XIX-wiecznego dziejowego zamętu domknęła Wielka Wojna i Bitwa o Kraków, która rozegrała się na terenie lubożyckiej parafii, zostawiając po sobie spustoszenie i trwałe ślady do dziś widoczne w tutejszym krajobrazie. Mimo tak wielu historycznych zawirowań, Kościół na lubożyckiej ziemi przetrwał 8 wieków. I dziś, korzystając z okazji tego jubileuszu, pragniemy opowiedzieć Państwu historię tej ziemi. Podczas 5 spotkań zaplanowanych na kolejne weekendy marca, kwietnia i maja, badacze i eksperci z zakresu archeologii, historii sztuki, w tym pracownicy naukowi krakowskich uniwersytetów, opowiedzą o badaniach i swoich spostrzeżeniach na temat wybranych dziejów Lubożycy i okolicznych ziemi. Tyle słowem wprowadzenia w cykl naszych wykładów i w naszą inicjatywę wprowadzającą w temat jubileuszu 800-lecia. Natomiast dzisiejsze wydarzenie nie odbyłoby się, gdyby nie wsparcie licznych podmiotów. Z tego względu pragnę przedstawić partnerów i patronów naszego wydarzenia. Współorganizatorami cyklu wykładów jest parafia pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Lubożycy, którą reprezentuje dziś ksiądz proboszcz Tadeusz Majka. I bardzo proszę księdza proboszcza o zabranie głosu i powiedzenie kilku słów. To, co zostało zbudowane poprzez te lata, wieki, poprzez to, co ludzie tworzyli, poprzez kulturę, którą wnosili. Dlatego myślę, że będzie wspaniałą sprawą, że będziemy mogli usłyszeć my, mieszkańcy tych terenów, od ludzi, którzy znają się od strony nauki, poznali te tereny, poznali dzieje, które akurat
rozwijały i będą mogli się z nami te podzielić. Myślę, że będzie to budujące dla nas i dobrze wiedzieć, gdzie się mieszka i z jakich korzeni się wywodzi. Kolejnym współorganizatorem jest Stowarzyszenie Rodzina Błogosławionego Adolfa Kolpinga w Lubożycy, które dziś gości nas w swoich progach. Proszę o zabranie głosu przewodniczącego stowarzyszenia, pana Roberta Prusaka. Bardzo dziękuję. Również się przyłączam do tych słów powitania i cieszymy się, że nasza sala gości tak liczne grono, a myślę, że to dopiero początek. Witam Państwa w domu Kolpinga, który nosi imię księdza Kazimierza Jancarza. Właśnie ksiądz Jancarz nas niejako pociągnął i zmobilizował, zmotywował do tego, żebyśmy wstąpili do tego stowarzyszenia. To były początki. W tej chwili w Polsce mamy ponad 40 stowarzyszeń, a dzieło Kolpinga oczywiście jest organizacją światową. Działa w 60 krajach, to jest ponad 7,5 tysiąca stowarzyszeń. Kolping zawsze stara się w środowisku stwarzać platformę współpracy. I właśnie w ramach tej platformy współpracy bardzo, bardzo serdecznie udostępniamy nasze możliwości, siły i, no i wszystkie środki, które mogą temu służyć. Dobry mówca to ten, który mówi krótko. Dziękuję za uwagę. Przekazuję głos. Mam zaszczyt poinformować, że nasze wydarzenie zostało objęte patronatem krakowskich uczelni. Wydarzeniu patronują Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W imieniu instytucji patronatu udzielił rektor uczelni, profesor dr. habilitowany Piotr Borek. Wydarzenie patronuje również Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. W jego imieniu patronatu udzielił rektor uczelni, ksiądz profesor dr. habilitowany Robert Dyrama. Ostatnim naszym patronem jest Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. W imieniu instytucji patronatu udzielił dziekan Wydziału Historycznego, profesor dr. habilitowany Stanisław Seoka. Zanim przejdziemy do części zasadniczej dzisiejszego spotkania, pragnę powiedzieć Państwu kilka słów na temat organizatora redakcji Krzyża Lubożyckiego, którą z tego miejsca prezentuję. Krzyż Lubożycki to lokalne pismo katolickie założone na początku lat 90. XX wieku przez księdza Kazimierza Jancarza, kapelana Solidarności. W obecnej, odświeżonej formie i z nową linią programową zaczęło ukazywać się od 2016 roku. Stało się to wynikiem oddolnego działania grupy byłych wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży oraz księdza Mieszka Świeżego. W nowej odsłonie programowej sięgamy do dwóch tradycji katolickiej działalności wydawniczej. Wobec nowych wyzwań stojących przed społeczeństwem, jak również przemian Kościoła w trzecim tysiącleciu, którego zadaniem jest wdrażanie postanowień Soboru Watykańskiego II, sięgamy inspiracją do osoby Jerzego Turowicza, pierwszego redaktora naczelnego tygodnika powszechnego, który swoją miłość życia i twórcze inspiracje znalazł w pobliskich Koszycach. Jego działalność publicystyczna udowadnia, że być w Kościele to również dzielić się refleksją i zachęcać do rozmowy na jego temat. Z drugiej strony, nawiązując do 30-letniej tradycji Krzyża Lubożyckiego, staramy się być blisko lokalnej społeczności, poruszając tematy ważne nie tylko w szerokiej optyce Kościoła, ale także tej bliższej, sąsiedzkiej, znajdującej swój wyraz w małych, nieformalnych zrzeszeniach i wspólnotach. W związku z tym od 5 lat staramy się kształtować zaangażowane środowisko katolickie poprzez publikację opiniotwórczych tekstów oraz organizowanie i wspieranie społecznych inicjatyw. Działalność redakcyjna opiera się na kilku liniach tematycznych. W sprawach bieżących, w których opisujemy życie lokalnej wspólnoty oraz dostarczamy informacji z życia Kościoła na świecie. Refleksji, w których publikujemy eseje na ważne dla nas tematy opracowywane przez członków redakcji oraz gości. Mówimy także o kulturze, uwrażliwiamy na sztukę i polecamy kulturę dostępną. Przybliżamy także historię, zarówno tę powszechną, jak i lokalną. Publikujemy także eksperckie analizy dotyczące różnych zagadnień prawa, a także
konciki tematyczne poświęcone różnym zagadnieniom. W swoim działaniu kierujemy się przede wszystkim ideą Kościoła Otwartego, który wyraża się poprzez aktywność świeckich ludzi Kościoła. Celem redakcji jest stworzenie na łamach miesięcznika przestrzeni do dyskusji, w której mogą wziąć udział wszyscy, którym na sercu leży budowa wspólnoty na fundamencie braterstwa, solidarności i odpowiedzialnej wolności opartej na trosce o bliźnim. W związku z tym z tego miejsca zachęcam Państwa do włączenia się w działalność naszej redakcji. Jestem przekonany, że gotowość do wzajemnego wsparcia oraz dzielenie się wiarą, wiedzą i inspiracjami z innymi jest najlepszym wyrazem posoborowego Kościoła, a także sposobem na integrację oraz budowę silnej społeczności lokalnej. A teraz pora przejść do zasadniczej części wykładu. Przygotowany przez nas cykl wykładów ma za zadanie uwrażliwić mieszkańców na historię, jaką skrywa w sobie tutejsza ziemia. Z tego względu przygotowaliśmy 5 spotkań, dzieląc je tematycznie na następujące grupy. Dziś nasze wykłady możemy określić tematem początki. Nasi prelegenci opowiedzą o najodleglejszych dziejach ziemi lubożyckiej i początkach tutejszej parafii. Za tydzień tematem spotkań będzie ludowa historia Lubożycy. Eksperci opowiedzą o dziejach parafii z perspektywy najliczniejszej warstwy społecznej w dawnej Rzeczpospolitej. Będzie to nie tylko rekonstrukcja historyczna, ale również ludyczna, badająca ludowe obrządki i kulturę. 9 kwietnia nasi prelegenci opowiedzą o historii ziemi lubożyckiej w dobie rozbioru. Później nastąpi przerwa wielkanocna i weekendowa, długi weekend majowy. Później wrócimy z dwoma cyklami, z dwoma wydarzeniami. 7 maja, historia najnowsza. Sięgniemy do dwudziestowiecznej historii lubożyckiej ziemi jako świadka wielkich wojen i przemian społecznych. A cykl wykładów zakończymy 15 maja wykładami Lubożyckie Skarby Kultury. I podczas tego ostatniego spotkania przyjrzymy się temu, jakie skarby skrywała i dalej skrywa lubożycka świątynia. Teraz zapraszam na pierwszy wykład, który wygłosi dr Michał Wojenka, adiunkt w Instytucie Archeologii UJ, specjalizujący się w badaniach średniowiecznych obiektów obronnych i w archeologii jaskiń, który od kilkunastu lat koncentruje swoje zainteresowania badawcze na terenie Jury Ojcowskiej. W wykładzie pod tytułem Lubożyca i jej okolice w pradziejach i średniowieczu przedstawione zostaną odległa przeszłość okolic Lubożycy zrekonstruowana na podstawie źródeł archeologicznych. Serdecznie zapraszam i oddaję głos pan doktorowi. Pięknie dziękuję. Szanowni Państwo, jest mi przede wszystkim bardzo miło, że mogę pojawić się dzisiaj w Lubożycy i powiedzieć parę słów na temat. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać i czy taka moja odległość od mikrofonu będzie dobra. Nie bardzo, tak? Ja tak powinienem wziąć, to dobrze. Drodzy Państwo, jak z tej zapowiedzi mogli Państwo usłyszeć, specjalizuję się w zamkach i w jaskiniach. No, trudno ich szukać w Lubożycy, ale prawdę powiedziawszy, mam nadzieję, że to, co Państwo za chwilę zobaczą, też okaże się interesujące, chociaż nie zamkowe i nie jaskinowe. Lubożyca i jej okolice w pradziejach i średniowieczu. Tak naprawdę, żeby wyświetlić dzieje miejscowości, te najbliższe okolicy, można tutaj korzystać właściwie z dwóch kategorii źródeł. Gdy chodzi o średniowiecze, tutaj pan profesor Zdanek doskonale to pewnie przedstawił, można korzystać ze źródeł historycznych. Natomiast jeśli chodzi o badania tych najstarszych, pradziejowych epizodów funkcjonowania tutaj społeczności Lubożycy, no źródła historyczne nie wystarczą. Dlatego też będę właściwie starał się opowiedzieć Państwu o najstarszej historii tych ziem w oparciu o źródła kopalne, czyli krótko mówiąc źródła archeologiczne. I na wstępie wypadałoby pewnie powiedzieć o tym, czym archeologia w ogóle jest, czym archeologia się zajmuje. Myślę, że Państwo doskonale to wiedzą, ale właściwie mamy do czynienia z dwoma aspektami badań archeologicznych. No możemy rozumieć archeologię jako taką wąską dyscyplinę, która na dobrą sprawę zajmuje się badaniami wykopaliskowymi, które umożliwiają pozyskiwanie wydobywania
wydobycie i właściwe zadokumentowanie źródeł archeologicznych, czyli takie bardzo wąskie rozumienie. Ale ja szczerze mówiąc jestem gorącym zwolennikiem bardziej szerokiego rozumienia tego terminu, mianowicie nauka archeologiczna to nauka historyczna, która po prostu rekonstruuje procesy dziejowe na podstawie źródeł archeologicznych. Mówiąc krótko, ja czasem opowiadam ludziom, że archeologia to taka nauka, która pozwala opowiedzieć dawno zapomniane historie, takie, które już przebrzmiały dawno temu i trzeba je dopiero na nowo ukazać, wydobyć najczęściej z podziemi i, krótko mówiąc, na ich podstawie rekonstruować minioną rzeczywistość. Tak się składa, że ta okolica, w której Państwo mieszkają, to teren bardzo wdzięczny dla archeologii, bo można tutaj odnaleźć bardzo wiele różnoczasowych pamiątek przeszłości, które no, znamy przede wszystkim dzięki różnego rodzaju badaniom archeologicznym, ale co istotne, nie wszystkie to badania wykopaliskowe. Zanim przejdę do omawiania tych poszczególnych kultur, epizodów rozwoju kultury ludzkiej w Lubożycy, chciałem Państwa zaznajomić się z takimi podstawowymi pojęciami, które będą tutaj stosowane podczas tego dzisiejszego spotkania. Archeolodzy uwielbiają wszystko szufladkować, my lubimy sobie tak dzielić na rozmaite kategorie i podkategorie, podtypy, podgrupy, różne źródła. Nie inaczej dzieje się z periodyzacją, czyli z podziałem, że tak powiem, chronologicznym tej przeszłości. Najdalsza, najodleglejsza od czasów obecnych to epoka kamienia, starsza epoka kamienia, nazywana paleolitem. A i ten paleolit można właściwie podzielić na trzy, takie może cztery podstawowe jednostki chronologiczne. Najstarszy to paleolit dolny, tu widzą Państwo wartości 500, 300, 350 tysięcy, to czasy związane z Homo erectusem. Takich osób tutaj w Lubożycy nie spotykamy. Następny to paleolit środkowy, widzą Państwo daty 350 tysięcy lat temu do mniej więcej 45 tysięcy lat temu i to jest z kolei taka część pradziejów, która wiąże się z człowiekiem neandertalskim, tak jak Państwo tutaj widzą na obrazku. I jest wreszcie trzecia i czwarta, związana już z człowiekiem anatomicznie współczesnym, czyli wyglądającym tak samo jak pod względem anatomicznym. Tutaj widzimy takiego łowcę, no zapewne mamuta albo renifera. To paleolit górny i paleolit schyłkowy. Mają Państwo daty, no mniej więcej 35-40 tysięcy lat temu do 12-10 tysięcy lat w różnych częściach kraju takich łowców można było spotkać. I drodzy Państwo, z takimi łowcami spotykamy się tutaj już w okolicy Lubożycy, może nie tak bardzo bliskiej, ale już kilkanaście kilometrów stąd można znaleźć bardzo ciekawe stanowiska, no, wiążące się właśnie z tymi paleolitycznymi łowcami. Dalej mamy mezolit. Nazwa jest bezfortunnie na czerwono, na niebieskim tle ukazana, ale muszą mi Państwo wierzyć. 8 tysięcy do mniej więcej 5300, 4200 przed Chrystusem. Zmienia się nieco gospodarka, zmienia się nieco pożycie naturalne, bo muszą Państwo wiedzieć, że te trzy postaci najczęściej funkcjonowały w takim krajobrazie dość chłodnym, dość, można powiedzieć, sepotundrowym, zwłaszcza w tym ostatnim okresie. Tutaj w mezolicie ta sytuacja już się troszkę zmienia. Krótko mówiąc, ta, o bardzo dziękuję, tak jest dużo lepiej. Drodzy Państwo, ta okolica już najczęściej wygląda podobnie jak dzisiaj i z takimi łowcami też się można tutaj w okolicy spotykać. I dalej mamy prawdziwą rewolucję i używam tego określenia nieprzypadkowo, bo tak naprawdę jest wielu badaczy, którzy mówią o rewolucji neolitycznej. Na czym ona polega? Ano, proszę Państwa, polega na tym, że ludzie zaczynają prowadzić osiadły tym życia. Wcześniej migrowali, wędrowali, chodzili za zwierzyną, zmieniali miejsce zamieszkania w miarę przesuwania się grup zwierząt, na które polowali. Dotyczy to renifera, dotyczy to również mamuta. W okresie neolitu wszystko się zmienia. Pojawiają się osady otwarte, pojawiają się naczynia gliniane, pojawia się hodowla i uprawa roślin. To jest rzeczywiście rewolucja. I od razu tutaj mogę uprzedzić ten przyszły wywód.
że tak naprawdę tego neolitu mają Państwo tutaj ogromnie dużo w najbliższej okolicy Lubożyc. Neolit możemy sobie podzielić na starszy, młodszy i następnie późniejsze fazy nazywane eneolitem. To właściwie taki neolit, ale już wzbogacony o przedmioty metalowe, które się pojawiają tutaj w końcówce tej młodszej epoki kamienia. Co się dzieje później? Później epoka brązu, to więc pojawia się nowy surowiec, to jeździ z cyną. Nie od razu on wyprze te wcześniejsze przedmioty wykonywane najczęściej z krzemienia. Po epoce brązu mamy wczesną epokę żelaza, która kończy się mniej więcej na V wieku przed Chrystusem. Właściwie dość podobna jednostka chronologiczna do tych, które Państwo tutaj mieli w epoce brązu. Będziemy o tym za chwilkę szerzej opowiadać. W każdym razie po wczesnej epoce żelaza następują późniejsze epizody, czy też okresy epoki żelaza w ogóle. I można je podzielić tutaj na trzy takie dość charakterystyczne okresy. Pierwszy to okres przedrzymski, od mniej więcej IV wieku przed Chrystusem do przełomu R. Dalej okres rzymski, od przełomu R do takiej umownej daty 375. To jest rok, w którym wschodnio-germańskie, można powiedzieć, królestwo Ostrogotów, które tak naprawdę znajdowało się na terenie dzisiejszej Ukrainy, zostało najechane przez ówczesnych Hunów, czyli przez Hunów właśnie, którzy te krainy spustoszyli i rozpoczęli umownie okres, który nazywa się okresem wędrówek ludów. Rzeczywiście to był bardzo burzliwy czas. Od 375 roku do V wieku naszej ery na tych terenach, w tym również w okolicach Lubożycy, można się liczyć z różnymi przemarszami wojsk, niepokojami, a w konsekwencji zanikiem osadnictwa. Później mamy zmianę kulturową, zmianę społecznościową. Ci ludzie, którzy zamieszkiwali tereny Polski Południowej, przemieszczają się gdzie indziej, przestają zamieszkiwać Polskę Południową. Mówimy w archeologii o hiatusie, czyli okresie, kiedy właściwie nie mieszka tutaj przez dłuższy czas na naszych ziemiach, aż pojawiają się pierwsi osadnicy słowiańscy, przynoszący ze sobą taką dość ubogą w wymiarze materialnym kulturę, gdzie niewiele jest ceramiki, bardzo mało jest metalu, a ludzie mieszkają w takich domkach, jakie Państwo tutaj widzą, dość prymitywnych, przychodzą ze wschodu i rozpoczyna się, krótko mówiąc, okres wczesnego średniowiecza, który dotykamy na połowie wieku XIII. Później mamy od połowy XIII do przełomu XV z XVI wiekiem już późne średniowiecze, które możemy kojarzyć z zamkami i z ludźmi ubranymi tak jak ten pan, czyli z tą kulturą rycerską. Część stanowisk odkrywana jest przypadkowo, bo krótko mówiąc ktoś buduje dom, prawda, wykopuje fundamenty i nagle odkrywa, pozostałości osady albo czasem cmentarzysko, co pewnie dla budowniczego domu jest mniej sympatyczną okolicznością. W każdym razie dochodzi w ten sposób do odkrywania nowego stanowiska, o ile oczywiście to wydarzenie jest zgłoszone odpowiednim służbom konserwatorskim, bo domyślamy się, że nie zawsze jest. Ale nie jest to najważniejsza metoda, z jakiej korzystamy, kiedy poszukujemy nowych stanowisk. I drodzy Państwo, ta metoda, z której my korzystamy, wiąże się z takim krajobrazem rolniczym i wiąże się właściwie z dwiema porami w roku, mianowicie z wczesną wiosną, tak jak teraz, chociaż niektórzy mówią, że jest trochę za późno, i z późną jesienią. Krótko mówiąc, po orce następują dla archeologów bardzo ważne badania, czyli badania powierzchniowe. Archeolodzy wychodzą na takie pola, ustawiają się w taką tyranierę w odległości kilku metrów od siebie i wolnym krokiem przemierzają tę świeżo zoraną przestrzeń, patrząc na podłoże i wyszukując wyoranych pługiem zabytków archeologicznych, które pochodzą ze struktur znajdujących się, przepraszam, ale onieśmiela mnie trochę ten mikrofon. W każdym razie
to, co jest wyorane, zniszczone, czasem znajdujemy na ziemi. To są na ogół ułamki naczyń, czasem są to przedmioty krzemienne, czasem metalowe, czasem są to kości ludzkie, bo i takie sytuacje miewają miejsce. I tak się składa, że te ziemie w okolicach Ubożycy są bardzo dobrze sprawdzone przez archeologów i to właściwie od kilkudziesięciu lat doskonale wiemy, gdzie znajdują się stanowiska tutaj w Państwa okolicy, właśnie dzięki takim badaniom, które prowadzono przede wszystkim staraniem Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Także jeśli widzą Państwo takie podejrzane grupy wczesną wiosną albo późną jesienią, które chodzą po Państwa polach, bardzo proszę nie przeganiać, to naprawdę bardzo krótkotrwała penetracja, która nie doprowadza do żadnych zniszczeń, a jedynie pozwala zarejestrować to, co przeszłość chce nam o sobie opowiedzieć. Tak wygląda mapa Polski, to jest oczywiste. Nie widać tego w szczegółach, choć tutaj chyba widać taką siateczkę. Taka mała kratka, to jest mapa tak zwanego archeologicznego zdjęcia Polski. To jest taki system prowadzony już kilkadziesiąt lat temu, w ramach którego ziemie Polski są podzielone na prostokąty, które nazywamy arkuszami albo obszarami archeologicznego zdjęcia Polski. I w ramach tych arkuszy prowadzi się właśnie te badania powierzchniowe, o których mówiłem. I żeby opowiedzieć Państwu, jaka jest skala tych naszych badań, a zaproszę na nich wszyscy. Zaproszono nam Niemcy, Szwedzi, Czesi, no właściwie wszyscy. W każdym razie to, co widzą Państwo na czerwono, to już są tereny sprawdzone przez archeologów. My po prostu mamy to już przejrzane, wiemy, gdzie te stanowiska szukać, wiemy. Dlatego, kiedy ktoś planuje jakąś inwestycję, to było obwodnicę, prawda, to my już wiemy wcześniej, że ta obwodnica będzie przebiegała, bądź nie przebiegała przez stanowiska archeologiczne. Tak to krótko mówiąc wygląda i nie inaczej jest właśnie w samej Lubożycy. Tutaj mamy taką mapkę, za chwilę będą Państwo widzieć zbliżenie tej mapki, bo to są Państwa okolice, tu jest Dojazdów, tu jest Lubożyca. Tutaj taka przykładowa karta do analizy, do metrykowania tego, co znajdujemy w ziemi. Proszę bardzo, Lubożyca, gmina Kocmyrzów Lubożyca i na mapce oczywiście ten punkt jest oznaczony. Tu informacja, ślad osadnictwa, fragment biura częściowo korowego. No, to jest taka już specjalistyczna terminologia. W każdym razie chodzi o krzemienny wyrób neolityczny. I tutaj mamy jeszcze ślad osadniczy ze średniowiecza wynotowany. Wszystko pod odpowiednim numerem. Te numerki znajdują swoje odzwierciedlenie później na mapie i krótko mówiąc, mamy te stanowiska zinwentaryzowane. Proszę się przyjrzeć, to jest mapka, którą dzięki uprzejmości Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków dla Państwa wyskanowałem. Widzą Państwo tutaj Lubożycę, Barwówkę, Łuczycę. To są wszystko Państwa doskonale znane okolice. Te wszystkie ślady, które Państwo widzą, te dziwne owale, amorficzne, podłogowate struktury, to nic innego jak zasięgi stanowisk archeologicznych. Być może są tutaj wśród nas osoby, które rozpoznają takie podejrzane plany na swoich polach, swoich obszarach. Tak, to są wszystko stanowiska archeologiczne, które mają swoje numery, mają swoje karty w ewidencji konserwatorskiej i krótko mówiąc drzemie w tych terenach pewien potencjał do opowiedzenia właśnie tej historii, o której za chwilkę będę zawkowo Państwu mówił. A zacznę od paleolitu. Chciałbym móc powiedzieć Państwu więcej o tym okresie, ale tak naprawdę w okolicy Lubożycy tego paleolitu nie ma, aczkolwiek już kilka, kilkanaście kilometrów stąd możemy znaleźć fajne jego pozostałości. Mam tutaj na myśli paleolit górny, czyli związany z tym okresem, kiedy ludzie podobni nam polowali na renifera, polowali na mamuta, polowali na konia i są tutaj takie stanowiska, pewnie Państwu znane, Stręgobożyce, Mlew, Wawrzeńczyce. One dostarczyły pewnych informacji, gdy chodzi o tych właśnie łowców, zwłaszcza badania pana doktora Krzysztofa Tuni w Stręgobożycach i Wawrzeńczycach doprowadziły do ujawnienia fajnych informacji, fajnych danych. Krótko mówiąc, jeśli chodzi o Stręgobożyce, no to odkryto tutaj nagromadzenie szczątków renifera, nosorożca włochatego, mamuta, konia. Tutaj widzimy szczątki tych zwierząt już na wypreparowanej, doczyszczonej powierzchni stanowiska. Wiemy, że na tym stanowisku znajdowano również wyroby krzemienne, które zapewne służyły do polowań, aczkolwiek tutaj ta sprawa nie jest jednoznacznie przesądzona, gdy chodzi o to konkretne stanowisko.
każdym razie jest tutaj bardzo ciekawi. W Wawrzeńczycach, no, szczątki nosorożca włochatego przy, to zdaje się, a to też są w Krakowożyce. W Wawrzeńczycach mają Państwo szczątki nosorożca, ale bez materiału zabytkowych, więc można podejrzewać, że to po prostu naturalnie zwykłe zwierzę, bez, że tak powiem, antropometrycznych przyczyn. A tutaj jeszcze widzą Państwo fotografię przedstawiającą współczesne tym wydarzeniom, o których mówimy, wyroby krzemienne, no, za pomocą których na te zwierzęta polowano. I choć trudno w to dzisiaj uwierzyć, zwłaszcza w warunkach globalnego ocieplenia, ale w okolicach Lubożycy przybywały takie oto zwierzaki bardzo sympatyczne. Mamy tutaj nosorożca włochatego, mamy tutaj renifera, na którego polowano bardzo długo tutaj, do tych kilkunastu lat przed narodzeniem Chrystusa. No i zwłaszcza taki przemiły zwierzak, mamut. Tutaj widzą Państwo wyciągniętego z lodów Syberii jeszcze 150 lat temu. Zdjęcie pochodzi z przełomu XIX i XX wieku. No taka jest skala, prawda? Taka jest wielkość takiego mamuta, z którym się tutaj mamutami oczywiście w okolicy spotykaliśmy, bo te obszary, na których się znajdujemy, nazywają badacze słusznie mamucim stepem, czyli taką otwartą przestrzenią porośniętą, bynajmniej nie lasem, ale raczej krzewikami, niewielkimi krzakami, i po tym stepie wędrowały sobie stada mamutów, można było spotkać nosorożca, renifera, no i tak dalej, prawda, można by było dłużej wymienić. W każdym razie takie historie mają tutaj miejsce w przeszłości. Co się dzieje później? No później mamy neolit. I ten neolit, jak już Państwo wiedzą z tych wcześniejszych obrazków, on jest bardzo drobiazgowo przez archeologów porozdzielany. Od razu Państwu powiem, że większość tych przedmiotów, które tutaj mamy w okolicy Lubożycy, tylko ogólnie da się do tego neolitu przyporządkować. Bo to są na ogół ułamki krzemieni. Tutaj widzą Państwo wyroby krzemienne, tak zwane drapacze, służące do, no to jest nazwa nadana oczywiście przez archeologów, służące do, no niektórzy mówią, że do zeskrobywania mięsa z kości, do oprawiania zwierząt, różnego rodzaju wióry. No to są przedmioty, o których wiemy, że są neolityczne, ale nie potrafimy powiedzieć dokładnie, z jaką kulturą się wiążą. Za chwilę będę Państwu pokazywał wiele przykładów dotyczących tutaj okolicy z różnymi miejscowościami związanych, ale muszę też powiedzieć, że w okolicy Lubożycy, wyjąwszy rzeczywiście takie skrajne wyjątki, właściwie nie prowadzono wykopalisk. To, co wiemy tutaj o okolicy, wynika właśnie z tych badań powierzchniowych, czyli z tego przechadzania się po polach i rejestrowania określonych źródeł. Ale gdy chodzi o dalsze okresy przeszłości, to trzeba powiedzieć, że okolice Lubożycy były zamieszkiwane również przez ludzi reprezentujących te kultury najdawniejszych rolników, czyli tych, którzy jako pierwsi w Polsce zaczęli uprawiać rolę. Ci rolnicy dla archeologów reprezentują kulturę o nazwie Kultura Ceramiki Wstęgowej Rytej. No takim jesteśmy już drobiazgowi czasem, więc wydzielamy na podstawie ornamentu również niektóre kultury. Tu widzą Państwo datowanie tych najstarszych rolników, 5700 do 4900 mniej więcej przed narodzeniem Chrystusa. Ci rolnicy reprezentowali takie zjawisko bardzo szerokie. To była wspólna kultura dla Kotliny Karpackiej, tutaj obszarów Mołdawii, zachodniej Ukrainy, Polski południowej zwłaszcza, Niemiec, częściowo Francji. Krótko mówiąc, ci ludzie wywodzący się genetycznie z Europy Środkowej, można myśleć tutaj Kotlinę Karpacką, po prostu przyszli tutaj w miarę swojej ekspansji. Przepraszam, zasiedlili od razu te tereny z dobrymi glebami. No i mamy taki ślad osadniczy właśnie tych ludzi w Koszycach. Jak możemy się spodziewać, że gdyby rozpocząć tam badania wykopaliskowe, to moglibyśmy natrafić na bardzo ciekawe rzeczy związane z gospodarką tych ludzi. No bo jak oni żyli? No hodowali zwierzęta, nie rogaciznę, bydło, uprawiali rolę, używali jeszcze bardzo powszechnie wyrobów krzemiennych, które tutaj widzą Państwo i na zdjęciach, i jako takie wkładki do sierpów. To są czasy, kiedy jeszcze nie było metalu, więc żeby rządzić zboże, trzeba było takich wkładek krzemiennych specjalnych używać. My to mamy dobrze
w archeologii przebadane, bo te krzemyki mają takie specjalne wyświecenia, które nazywamy wyświeceniami żniwnymi. Krótko mówiąc, one się świecą na krawędziach, co świadczy o tym, że długotrwale rzędą nimi, no jak się wydaje, zboże. Bardzo ciekawe były struktury, w których oni mieszkali. To, co Państwo widzą, wygląda jak takie regularne dołki porobione przez dzieci, ale to są wszystko ślady po słupach. Tutaj w tych dołkach kiedyś tkwiły słupy drewniane, które tworzyły ścianę domostw właśnie tych społeczności reprezentujących tych najstarszych rolników mieszkających też w okolicy Luborzycy. Tak te domy wyglądały. Nazywamy je długimi domami, bo też mają kilkadziesiąt metrów długości, tak są potężne. Jak widzimy, tkanka nośna tych domów opiera się o słupy, czasem potężne, grube. Na tych słupach wznoszone są ściany, ale przede wszystkim podpina się na nich dach. Co się dzieje z przestrzenią między, a tu jeszcze pokazuję plany takich budynków. Tu mają Państwo na ogół trzy rzędy słupów stanowiących podstawę, na której się opiera sam dach w takiej konstrukcji sochowo-ślemieniowej. Tu widzą Państwo rekonstrukcję, ujęcia boczne z krótszego boku i z dłuższego boku, jak takie budynki mogły wyglądać. Widzą Państwo przekroje. To wszystko jakieś mniej więcej 7 tysięcy lat temu. Takie budowle stały tutaj na terenie Polski południowej, wcale nie takie były rzadkie. Tak wygląda to jeszcze wszystko w środku, jakby po odjęciu tych elementów wypełniających ściany. Tam mają Państwo wyobrażenie, jak duża to mogła być struktura. Tutaj jeszcze powiem o jednej ciekawej rzeczy, mianowicie te przestrzenie pomiędzy tymi słupami wypełniane były plecionką, czyli taką konstrukcją, jaką się, z jakiej się kosze by wyflatał, i kliną, jakimiś gałązkami drobnymi. I oczywiście archeolodzy takich plecionek no nie są w stanie znaleźć, ponieważ one butwieją, rozkładają się w ziemi. Ale jest jedna ciekawa okoliczność, mianowicie takie plecionki najczęściej obrzucano gliną. No, po to, żeby nie wiało, po to, żeby można było lepiej akumulować ciepło wewnątrz takiego budynku. I kiedy, drodzy Państwo, budynek jest strawiony pożarem, no to oczywiście ta drewniana tkanka ulega dewastacji, zamienia się w węgiel, ale ta glina, która stanowiła obłożenie tych ścian, wypala się. A kiedy się wypala, to po swojej wewnętrznej części przechowuje ślady, tych odciski tych plecionek. Więc czasem mamy do czynienia z taką sytuacją, że nie widzimy tych plecionek, ale widzimy te glinę właśnie z podciskanymi tutaj śladami. Tak to krótko mówiąc wygląda. Tutaj czasem jeszcze przy ścianach tych budynków takie są zagłębienia właśnie bardzo duże, tkinkowate, czasem się tych utrzymuje, podtrzymywało ogień, co wiemy z węgli odkrywanych tutaj w tych właśnie jamach, a one pewnie tworzone były wtedy, kiedy wydobywano glinę do uszczelniania właśnie tych ścian. Takie budynki to bardzo charakterystyczne struktury mieszkalno-gospodarcze tych społeczności najstarszych rolników. Co się dzieje później? No jesteśmy w troszkę późniejszych czasach, około 4600 przed Chrystusem. Mamy w Łuczycach osadę, która funkcjonowała tutaj w nieco późniejszych fazach neolitu, związana wciąż z rolnikami wywodzącymi się tradycyjnie z tych obszarów Kotliny Karpackiej. No, tworzono wtedy takie mniej więcej naczynia, jakie Państwo widzą, bardzo osobne, z różnymi fajnymi łóżkami, puchary na pustych nóżkach, ale także pojawiają się takie pierwsze przykłady bardzo ciekawej plastyki figuralnej. Mamy tutaj przedstawienia jakieś antropomorficzne, przedstawienia takich figurek, no o takich, krótko mówiąc, żeńskich cechach zaznaczonych tu i ówdzie, więc możemy domyślać się, że chodzi tutaj o jakiś pewnie zamysł kultowy, religijny. No, niektórzy badacze mówią tutaj o kulcie płodności, rzecz jasna nie wiemy, jak było. W każdym razie na niektórych stanowiskach związanych z tym cyklem węgiersko-polgarskim, bo to jest też taka jednostka, którą podzielamy dla neolitu, mamy takie małe ołtarzyki, które są znajdowane w niektórych domostwach, no i zdaniem wielu badaczy one tam służyły do spełniania jakichś rytuałów, prawda, religijnych, o których skądinąd nie potrafimy niczego bliższego powiedzieć. Zmarli są rzadko przez archeologów odkrywani, no to z tej przyczyny, że właściwie w ogóle w neolicie tych pochówków jest bardzo niewiele. Zapewne większość ludzi po śmierci była chowana
w sposób, którego nie potrafią archeolodzy odczytać. Możemy domyślać się tylko, że nie wiem, można było na przykład szczątki zmarłego spalić, prawda, i rozsypać po polach, prawda, wsypać do jeziora, do rzeki. Archeolog tego nie znajdzie. Ale oprócz tego, że zdarzają się kultury, które praktykują ciałopalenie, mamy równie często pochówki szkieletowe i one zazwyczaj wyglądają tak, jak to, co Państwo tutaj widzą na zdjęciu, czyli pochówek w pozycji skurczonej na boku. To jest bardzo charakterystyczna, taka embrionalna pozycja, w jakiej się z tego okresu znajduje zmarłych. No, z wyposażeniem, tutaj na pochówek już eneolityczny, bo są metalowe przedmioty, ale widzimy naczynia gliniane, pewnie pierwotnie włożone do grobu z jakąś zawartością, narzędzia krzemienne, bardzo charakterystyczne. Tak te pochówki, krótko mówiąc, wyglądają. Czemu są skurczone na boku? No, niektórzy badacze mówią, że to dlatego, że no, to jakby takie symboliczne nawiązanie do ułożenia płodu, prawda, w łonie matki, ale są też inne, chyba nawet trafniejsze konotacje. To są, krótko mówiąc, szczątki skrępowane jakimiś sznurami, po których się nie znalazły żadne ślady. I to jakby takie prewencyjne zachowanie, żeby ten zmarły, nie daj Boże, nie wstał z tego grobu, więc go lepiej zwiążmy. I z takimi praktykami należy się z pewnością liczyć również w neolicie. Nawiasem mówiąc, ten temat jest bardzo odległy i dotyczy czasów nawet nam bardzo bliskich, a nazywamy go praktykami antywampirycznymi. No, takie ciekawostki tutaj można wykazać. Co się dzieje później? Widzę, że się nie wyświetliły podpisy. Później mamy, proszę Państwa, młodsze fazy neolitu, piąte, czwarte tysiąclecie przed Chrystusem, i pojawiają się zupełnie nowe kultury, kultury, które związane są przede wszystkim z nizinnymi terenami Polski Środkowej i Północnej. Oni produkują, ci ludzie, takie bardzo charakterystyczne naczynia gliniane o rozszerzających się ściankach, tworząc takie lejkowate wylewy. Nazywamy tę kulturę kulturą pucharów lejkowatych i tutaj również w okolicy mamy ślady właśnie obecności ludzi reprezentujących tę kulturę. A jest tutaj w odległości niecałych 30 km miejscowość Bronocice, która być może jest Państwu znana. Mianowicie w Bronocicach jest wspaniała, ogromna osada otwarta, gdzie odkryto najstarsze przedstawienie pojazdu, prawda, w archeologii. Tutaj widzimy datowany na, tu mają Państwo daty, 3635-3370, to jest datowanie nie tyle tego naczynia, co datowanie warstwy, w której to naczynie zostało odnalezione, metodą węgla radioaktywnego. Mają Państwo przedstawienie wozu, przedstawienie zwierząt ciągnących wozy. Krótko mówiąc, taka scena się pojawia dookoła tego naczynia. Wspaniała sprawa, fantastyczne naczynie, można je obejrzeć w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. I to wszystko są te społeczności kultury pucharów lejkowatych. Nieco dalej na północ od Lubożycy znajdują się bardzo interesujące nekropole tych ludzi, gdzie badał to pan doktor Krzysztof Tunia. Krótko mówiąc, w Słonowicach po Kazimierzu Wielkim są takie duże połacie ziemi, na których odsłonięto potężne struktury drewniane, które służyły i jako miejsca grzebalne, i jako miejsca kultowe. Mówi się o zwanych megadendronach. Nawiązuje to do tych tradycji tak zwanych megalitycznych, które widzimy w Europie Zachodniej również w tym czasie. A czym są te megality, to najłatwiej Państwu powiedzieć na podstawie Stonehenge. Słynne Stonehenge, które pewnie Państwo znają, ten krąg ułożony z tych potężnych głazów, to właśnie ta tradycja megalityczna i kultura pucharów lejkowatych do tej tradycji również nawiązuje. W Goszycach, Marszowicach, Skrzeszowicach, Wysiorku Lubożyckim znamy również kulturę eneolityczną z późniejszych faz prehistorii, czyli kulturę padeńską, nazywaną również kulturą ceramiki promienistej. Ona, ludność tej kultury, oczywiście też ludność rolnicza, mieszkająca w domach, najczęściej mniejszych niż te, które Państwu wcześniej pokazywałem, rolnicy i hodowcy zwierząt, produkowali naczynia z takim charakterystycznym, plastycznym ornamentem. Oczywiście korzystali z krzemienia. Ten krzemień najczęściej był sprowadzany z wyżynek lekosko-częstochowskiej. Wiemy zresztą, że te społeczności neolityczne na tą górę wędrowały pewnie raz na jakiś czas, chcąc przywieźć taki krzemień tutaj na miejsce i wykonać z niego narzędzia. Aczkolwiek importowano ten krzemień również z rejonów świętokrzyskich, Sandomierszczyzny. Tutaj mamy słynny krzemień pasiasty, z którego zrobiono siekierkę. No, taką, one są niewielkie.
niewielkie na ogół, takie pół dłoni, maleństwa, nawet mniejsze, za pomocą takich siekierek sobie radzono ze ścinaniem chociażby drzewa. Później, proszę Państwa, już u schyłku neolitu mamy bardzo ciekawą kulturę, która dostarczyła interesujących danych również w okolicy Lubożycy, mianowicie w Kosmyrzowie. Pan doktor Tunia badał kulhan, czyli taki grób przykryty takim dużym nasypem. Kulhan, w którym pochowano, no tam jeszcze były dwa właściwie kulhany i inne grzoby, nie kulhanowe, pochowano tam członków społeczności kultury ceramiki sznurowej. To była taka kultura, która wykonywała naczynia zdobione odciskiem sznura. Bardzo charakterystyczne, za chwilkę, o, to mogę Państwu pokazać, tak wyglądają naczynia wytwarzane przez tak zwanych sznurowców. Ci sznurowcy byli koczownikami. Co chwila wędrowali, wywodzili się ze wschodu Europy. Można się spodziewać tutaj u nich gospodarki bardziej hodowlanej. W każdym razie rolnictwem się jakoś specjalnie nie trudnili i swoich zmarłych chowali bardzo interesujący dla archeologa sposób. Mianowicie pod kurhanami, to było zwłaszcza w początku rozwoju tej kultury bardzo częste, a często pod kurhanami w takich grobach niszowych. Tu mają Państwo przekrój. Wyobraźmy sobie, że tutaj jest nasyp kurhanowy, tu jest powierzchnia gruntu i wykopana jest jama grobowa, a obok niej taka nisza. I właśnie w tej niszy specjalnie umieszczano niespalonego zmarłego wraz z wyposażeniem, a to wyposażenie było w tym czasie bardzo charakterystyczne, bo najczęściej tego delikwenta składano do grobu z grotami. Strzał do łuku, koniecznie te groty, czy też z całymi strzałami, po których zostały groty, groty krzemienne, z ceramiką naczyniową, z siekierkami krzemiennymi, z wyrobami z krzemienia, czasem z jakimiś zawieszkami. To są w każdym razie bardzo powszechnie występujące groby wojowników. Tu widzą Państwo w takiej pozycji niezbyt typowej z Rudna Górnego. Tutaj też na bliższej okolicy taki pochówek ludności kultury ceramiki sznurowej. Także takie rzeczy mamy w bezpośrednim sąsiedztwie właśnie Lubożycy badane wykopalisko. Z tradycjami kultury ceramiki sznurowej spotykamy się później na przełomie neolitu i epoki brązu, około 3 i 2 tysiąclecia przed Chrystusem, mniej więcej na przełomie. I mamy tutaj kulturę tak zwaną mierzanowicką, która znana jest z trochę podobnych, z podobnego rządu pogrzebowego. Pozycja skurczona na boku, wyposażenie bardzo podobne. Naczynia również zdobione odciskiem sznura, ale to już jest, proszę Państwa, ludność, która nie migruje, raczej osiedli rolnicy zakładający swoje struktury osadnicze. Później mamy w okolicy Goszcza, Goszyce, Łuczyce, Marszowice, Szczepanowice, Skrzeszowice, Wilków, Wysiołek. Mamy materiały kultury trzcinieckiej. Tu już wkraczamy w rozwiniętą epokę brązu. To są przede wszystkim ułamki naczyń, to co znajdujemy tutaj na polach. Ale krótko mówiąc, gdyby chcieli rozpocząć wykopaliska, to pewnie ładne osady by się tutaj dało pokazać. Podobnie jak z czasów kultury łużyckiej, która również bardzo jest szeroko reprezentowana w okolicy. Mamy tutaj materiały w Baranówce, Gnatowicach, Goszczy. Mają Państwo te stanowiska w Gliwicach. Wszystko to są te najbliższe okolice. Kultura łużycka pewnie Państwu jest znana przede wszystkim z tego obiektu. To jest oczywiście gród w Biskupinie Wielkopolsce, znany chyba wszystkim Polakom, pochodzący już z wczesnej epoki żelaza, ale reprezentujący właśnie ten horyzont kultury łużyckiej. A kultura łużycka w swoich poszczególnych wariantach, którego obejmowała właściwie większość Polski w epoce brązu, bardzo bogata społeczność rolnicza, hodowlana, zakładająca trwałe osiedla, w tym również groty, budująca w późnych fazach swojej działalności. No a my tutaj jesteśmy na tym południowym odcinku tej kultury w ramach takiej grupy tarnobrzeskiej, ale nie chcę Państwa szczegółami zanudzać. Tę kulturę łużycką świetnie znamy i z osad, i z grobów. Te groby są charakterystyczne, bo są to cmentarzyska płaskie, a groby są praktycznie zawsze ciałowalne. Jest tylko jedna taka wyjątkowa enklawa tej ludności na Górnym Śląsku i Zachodniej Małopolsce, gdzie
Występują również groby szkieletowe, ale większość tych pochówków wygląda tak, jak to, co Państwo widzą, urna z prochami osoby zmarłej, skremowanej, z tak zwanymi przystawkami, czyli znaczeniami, które służyły funkcję darów pełniły funkcję darów grobowych z różnego rodzaju zawartością. Czasem się zdarzają tam metalowe siekierki wykonywane z brązu, na mielniki, na bolewniki, bransolety. To wszystko jest w grobach, tak wyglądają naczynia tej kultury właśnie łużyckiej. W Marszowicach mamy tutaj nieopodal osadę, przepraszam, cmentarzysko tej kultury badane jeszcze przed wojną. Tutaj widzą Państwo urnę właśnie z tego cmentarzyska w Marszowicach. W okresie późniejszym, tu już przechodzimy do takiej późniejszej prehistorii, mamy do czynienia od mniej więcej III wieku przed Chrystusem do przełomu R z tak zwaną ludnością reprezentującą grupę tyniecką. O grupie tynieckiej za chwilkę powiem. Mamy tutaj w Wilkowie takie ślady tego osadnictwa, ale jest to bardzo ciekawe, bo ta grupa tyniecka jest tworzona przez ludzi, których świetnie Państwo znają z popkultury. To są mniej więcej ci delikwenci, czyli nie, krótko mówiąc Galowie, a Galowie to Celtowie, a Celtowie, mało kto o tym wie, zamieszkiwali również ziemię polskie. Akurat grupa tyniecka to jest taka jednostka w archeologii, która jest trochę wymieszana, że nie jest do końca czysto celtycka, ale jest tam na wiele wspólnego. Bo jak Państwo sobie popatrzą na mapę, to jest na niebiesko ta Celtyka zaznaczona, ten świat Celtów, świat Asterixa i Obelixa, mówiąc kolokwialnie, to tutaj gdzieś na krańcu, na tych obrzeżach, właśnie tutaj gdzieś widzimy tę enklawę w postaci grupy tynieckiej i tutaj w okolicy również ludzi reprezentujących ten model kulturowy mamy. To, co Państwo tutaj widzą, to pieniążek złoty, tak zwany sater typu krakowskiego z I wieku przed Chrystusem. Ten akurat pochodzi z Kryspinowa pod Krakowem. Bardzo bogata jednostka kulturowa. A później, drodzy Państwo, zaczyna się okres kultur barbarzyńskich, tak nazywamy, gdzie na ziemiach południowej Polski rozwija się tak zwana kultura przeborska. Od III do II wieku przed Chrystusem do, no właściwie do wędrówek ludów, do tego momentu opróżnienia ziem polskich właśnie z osadnictwa w wyniku tych niepokojów politycznych. O ludności mieszkającej w tym czasie na ziemiach polskich pośrednio nas informują kronikarze, czy też historycy rzymscy, zwłaszcza Tacyt, który pisze o Związku Lugijskim. Lugiowie byli plemieniem, takim dużym plemieniem, które dzieliło się według Tacyta na innych, inne pomniejsze plemiona, tworzyli pewien organizm polityczny, który, jak sądzimy, jest tożsamy z kulturą przeworską, którą wyróżniają archeolodzy. Te plemiona, no, o takich dziko brzmiących nazwach, to Naharalowie, Hariowie, Manimowie, Helizjowie, Helwekonowie, wszystkich tutaj Tacyt ładnie wymienia. I tę kulturę świetnie znamy w archeologii, bo to są oczywiście rolnicy i hodowcy, ale również świetni wojownicy. To są, krótko mówiąc, ci ludzie, którzy walczą z żywem w trakcie rozmaitych kampanii zbrojnych. Popkultura to w ostatnich latach trochę upowszechniła, bo się pojawiło nieco właśnie takich filmów i produkcji pokazujących tę kulturę tak zwanych barbarzyńców. Nie wiem, czy znają Państwo film Gladiator, tam jest ta fantastyczna scena na początku, jak jest bitwa, prawda, w lesie bełtogórskim, no to właśnie z powratencami właśnie tych naszych przeborczyków tam również się bito na wschodzie, w Germanii, na wschodzie, czyli na wschodnich rubieżach imperium. Drodzy Państwo, kultura przeborska to stworzona społeczność, która świetnie jest rozpoznana archeologom, przede wszystkim z cmentarzysk. Te cmentarzyska są płaskie, ciałowalne i bardzo bogato wyposażone. Wojownik grzebany jest z grotami włóczni, czasem z mieczem, z tarczą, której oczywiście te przetrwałe elementy dotyczą tych metalowych okuć. Tu widzimy, wygląda jak czapeczka, ale to się nazywa umbo. To jest ten element, który widzą Państwo tutaj na tarczy. Krótko mówiąc, bardzo bogate pochówki, bogato wyposażone, ale co ciekawe, broń jest rytualnie niszczona. To, co Państwo tutaj widzą, to miecz. Ten miecz włożono do grobu, ale zanim to zrobiono, to go pogięto, zniszczono. No, do końca nie wiemy,
dlaczego, chociaż się trochę domyślamy. Pewnie chodzi o to, żeby ten miecz nie szkodził Żydom, on też musi być uśmiercony, przejść na tę drugą stronę. No i takie tutaj rzeczy dzieją się z kulturą przeworską. Osady, które mieszkają na ogół nieduże, składające się z kilkunastu domostw, no częściowo półziemiane, budynków naziemnych, tak oni sobie mniej więcej żyją. Tu jeszcze urna, w której jakiś pochowany przeworczyk spoczywa, jeszcze wyposażenie grobu takiego kultury przeworskiej, groty włóczni, jakieś krzesiwa, sprzączki do pas i te okucia tarć, bardzo, bardzo charakterystyczne. W grobach kobiecych pojawiają się bardzo często zapinki, to wygląda, akurat jest depozyt taki, powiedzmy bardziej skarb, to co Państwo w tej chwili widzą na ilustracji, ale bardzo powszechne, głównie u kobiet, ale mężczyźni także właściwie są tak zwane figule albo zapinki, one służyły do spinania odzieży, spinania szat, niezwykle pięknie, pięknie zdobione. Także takie perełki tutaj się również znajduje. Drodzy Państwo, gdy chodzi o ten świat, w którym ci barbarzyńcy, tak zwani barbarzyńcy mieszkali, no to tutaj widzimy Związek Brytyjski, jesteśmy gdzieś tutaj w tym miejscu, a tutaj mamy granicę Imperium Rzymskiego, prawda, tych prowincji rzymskich. I muszą Państwo mieć tego świadomość, że to imperium bardzo wpływało kulturowo na barbarzyńców, na te środowiska tak zwane barbarzyńskie, bo docierają w tym również na te okolice tutaj, na Lessy Małopolskie, okolice Proszowic, Miechowa, docierają wyroby rzymskie, przede wszystkim monety, ale także takie piękne, wytłaczane z formy naczynia, produkowane głównie w Galii, które nazywa się Terra Sigillata. Docierają naczynia metalowe, jakie tutaj widzimy z łęgu piekarskiego, naczynia szklane. To się wszystko tym mieszkańcom tych ziem bardzo podoba. I no, różne są pewnie drogi, za pomocą których te rzeczy trafiają na ziemię polskie. Słyszeli Państwo o szlaku bursztynowym z pewnością, więc to jest jakby jedna z możliwości, chociaż nie było jednego pewnie szlaku, pewnie były różne drogi handlowe. Wiemy też, że Rzymianie dla świętego spokoju, żeby już się nie użerać, płacili tym barbarzyńcom rozmaite trybuty po to, żeby trzymać ich z dala od cesarstwa. No i w ten sposób te dobra luksusowe trafiały na ten grunt właśnie okoliczny. Proszę bardzo. To są wszystko stanowiska związane właśnie z tymi ludźmi. One są tutaj u Państwa świetnie znane. Gorzka, Goszyce, Marszowice, Wysiołek Lubożycki. To wszystko tutaj w okolicach jest na polach i mamy tutaj dużo osad. A skoro jest dużo osad, to muszą też być cmentarzyska. Są jeszcze nie odnalezione, ale muszą gdzieś być, bo ci ludzie gdzieś musieli grzebać tych swoich zmarłych bliskich. Tak to, proszę Państwa, wygląda. W Goszycach mamy pozostałość osady badanej wykopaliskowo właśnie jeszcze w okresie przedwojennym. Pan magister Martys w latach 30. ogłosił drugie wyniki tych badań. Proszę bardzo, to wszystko Państwa okolice, naczynia gliniane, pozostałości po chatach, w których mieszkali, to jest ale z chaty ze słupami tutaj na granicach. Tutaj widzimy klucz żelazny, no i ułamki naczyń rozmaite, bardzo piękny szklany paciorek koloru niebieskiego. Tutaj jest jego lepszy rysunek, tutaj jeszcze przedwojenna publikacja. Także takie materiały Państwo tutaj w najbliższej okolicy mają. Co się dzieje później? Później mamy, proszę Państwa, wczesne średniowiecze i tutaj tego najstarszego wczesnego średniowiecza, tego z 6, 7, 8 wieku nie widzimy. Widzimy tam troszkę dalej w rejonie Igołomi, Sofipola, Brzeńczyc, Mogiły, Cła. Tam jest tego troszkę więcej. Natomiast tutaj w najbliższej okolicy pojawiają się już w młodszych fazach wczesnego średniowiecza stanowiska archeologiczne. No przede wszystkim trzeba powiedzieć, że w tym XII, a zwłaszcza XIII i XIV wieku, XIV to już późne średniowiecze, no już funkcjonują tutaj te w większości te wsie, które dzisiaj znamy, prawda? Chociażby Lubożyca. Więc tutaj możemy się spodziewać ich zaplecza osadniczego, ale nie najgorzej znamy tutaj w najbliższej okolicy cmentarzyska szkieletowe. Tutaj widzą Państwo taką nekropolę szkieletową badaną wykopaliskowo w Wawrzeńczycach, stosunkowo niedaleko. Groby szkieletowe, pozycja wyprostowana, w charakterystycznym układzie głowa na zachód, twarz na wschód. Chodzi o to, żeby czekać na zmartwychwstanie. Krótko mówiąc, takich materiałów mamy tutaj całkiem dużo. Tutaj Stręgogorzyca, kolejna nekropola wczesnośredniowieczna, datowana na wiek, no można powiedzieć, XI-XII na podstawie monet odkrywanych w niektórych grobach.
bo muszą Państwo wiedzieć, że te groby są wyposażane. Obrzędek już chrześcijański, ale w tych starszych fazach chrześcijaństwa, w tych grobach szkieletowych pojawiają się naczynia, pojawiają się ozdoby, pojawiają się czasem monety, być może spełniające funkcję tego tak zwanego opora zmarłych, pieniążka, który się daje po to, żeby ten zmarły miał tam czym opłacić po tej drugiej stronie ewentualny transport. To jest oczywiście spekulacja, ale tak się podejrzewa. Tutaj, gdy chodzi o najbliższe okolice Lubożycy, chciałem powiedzieć o Koszycach. O tych Koszycach w ogóle już mówiłem dużo, bo dość płodna dla archeologów ta miejscowość. W Koszycach, proszę Państwa, na polu dworskim o nazwie Zachmielnica w latach przedwojennych prowadzono badania wykopaliskowe, które dostarczyły kilku grobów szkieletowych, gdzie w kobiece pochówki były wyposażone w takie brązowe przedmioty niewielkie, to są kapłączki skroniowe, one były noszone przez kobiety na takich przepaskach, krajkach na skroni właśnie i one stanowią podstawę do datowania na wczesne średniowiecze tych grobów, aczkolwiek odkryto również 11 wieczne wynale krzyżowe, więc można powiedzieć, że w XI wieku tutaj sobie to osadnictwo oczywiście też pewnie kwitło i później znamy je również z tych źródeł pisanych. Tutaj powiem o jeszcze jednej ważnej rzeczy. Jak przypatrzymy się, myślę, że pan profesor Zdanek tutaj być może rozwinie ten wątek, jak przypatrujemy się nazwą miejscową tutaj w okolicy, to bardzo wiele z nich kończy się na ice. Mamy więc Koszyce, Skrzeszowice, Łososkowice i tak dalej. To są tak zwane nazwy patronimiczne, biorące się od założyciela wsi i jego następców. Czyli krótko mówiąc Koszyce, to krótko mówiąc wieś założona przez jakiegoś Gosza zapewne, prawda, jego następców. Skrzeszowice przez Krzesza. To są wszystko bardzo stare, wczesno-średniowieczne jeszcze nazwy. Co ciekawe, takie nazwy patronimiczne pojawiają się tylko w Małopolsce i tylko na Mazowszu, ja pamiętam, południowym. To jest taka efemeryda, ewenement na skalę polską. W każdym razie tam, gdzie mają Państwo nazwy miejscowe kończące się na ice, to najczęściej należy się spodziewać, że są to wsie o metryce jeszcze właśnie wczesno-średniowieczne. W każdym razie są to rzeczy bardzo, bardzo interesujące. I na zakończenie późne średniowiecze, to oczywiście też mamy dużo tych materiałów odkrywanych na drodze badań powierzchniowych właśnie w okolicy Lubożycy, ale i tak najbardziej znanym zabytkiem późno-średniowiecznym jest ta oto altała piękna brązowa, przez jednych widziana w wieku XIII, a przez innych dopiero około roku 1400. Nie wiem, czy ona tutaj w kościele u Państwa się znajduje, czy jest wypożyczona. Jest, jest. To fantastycznie. Naprawdę jest to perła. Niektórzy mówią sztuka romańska, inni około 1400 sztuka pruska. W każdym razie przepiękny przedmiot. Drodzy Państwo, dziękuję za uwagę. Teraz jest moment na pytania. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania, to myślę, że Pan doktor chciałby odpowiedzieć. Zapraszam, z przyjemnością. Proszę się nie wstydzić. Ja zadam taką na rozgrzewkę. No, pod względem archeologicznym rzeczy są niedostępne w takim codziennym wglądzie. Ale może Pan doktor ma jakieś takie wskazówki dla mieszkańców, jak czytać, powiedzmy, krajobraz kulturowy, żeby mieć intuicję, że coś gdzieś mogło być. No, na przykład w Łuczycach mamy relikt historyczny, o którym no, może nie wszyscy pamiętają, a to jest bodajże jakieś grodzisko, chyba jeszcze Wiśla, nie chcę skłamać, ale... To są późniejsze materiały, aż pewnie też nigdy nie były badane. Na to pytanie trzeba pewnie odpowiedzieć w sposób bardzo złożony. Czytanie krajobrazu. No, to nabywa się to pewnie wraz z jakąś wprawą. No wiadomo, że szukamy bardziej tych wyżynnych form krajobrazowych, a nie tych, które okresowo są zalewane przez miejscowe cieki wodne, więc to musi być raczej wyżej wyniesione. I nie ma chyba takich czynników generalnych, które spełniają swoje funkcje w odniesieniu do wszystkich okresów w historii. Bo ludzie mieli różne preferencje. W jednych okresach wkraczali wyżej, innych wkraczali niżej. Dlatego na pewno takim dobrym wskaźnikiem tego,
tego osadnictwa jest obecność dobrych leśni, bo ludzie w przeszłości, w pradziejach również, i to od samego początku widzimy od tych najstarszych rolników, kiedy przechodzili na ziemię polskie, a przechodzili przecież z południa, to nie eksperymentowali, że tam sobie spróbują na piasku coś założyć. Nie, oni od razu wiedzieli, gdzie są dobre gleby. Przyszli od razu wybrali najlepsze, bo usiedli sobie na Lessach w Małopolsce, usiedli sobie na Lessach na Śląsku, usiedli sobie na Kujawach, oni od razu obsiedli najlepsze gleby. I krótko mówiąc, te warunki rolnicze są takie podstawowe, które wychodzą o rozwój tych społeczności. A co się tyczy Łuczyc, to tutaj ta struktura, o której Pan wspominał, jest niestety niebadana, aczkolwiek w Łuczycach powinna się gdzieś znajdować rezydencja średniowieczna, bo Piotr Szafraniec, XIV-wieczny, Piotr I Szafraniec, piszący się jeszcze z Łuczyc w latach 70., 80., 14. wieku, gdzieś tutaj powinien mieć siedzibę, sądzę, obronną, w której mógłby pomieszkiwać. I krótko mówiąc, te Łuczyce pewnie zasługują na badania. To ja bym miał jeszcze pytanie na temat Łuczyc, bo ja jestem jako Łuczycanin. Ja jeszcze pamiętam tam resztki dworu, loków, po których sam też chodziłem. Takie loki tam były, jeszcze pamiętam to tak na przerwach, lekcjami tam. Świeczki mieliśmy pochowane tam, nawet latarek nie było. No i tam były różne historie na temat bramu, że właśnie tam jest w Łuczycach jest tak zwany kopiec, czyli kurhan, jest tam taki ten. Wiem, że tam trochę starsi ode mnie dość daleko się przedostawali, prawda, tymi brelami. Ja sam pamiętam, gdzieś doszliśmy na drugi poziom, tam była taka pusta nisza, w glinie to było wykopane, prawda? I był 1800 któryś rok i tam jakiś Jan, nie pamiętam nazwisko, było imię, nazwisko i rok 1800. Chyba to było z powstania styczniowego, tak mi się wydaje, 60. To był jakiś kamień tam? Nie, to były tunele? W glinie. Nie, tam się szło ze świeczkami i tak dalej. No i w pewnym momencie była taka wnęka w ścianie, ona była pusta była ta wnęka, nie zbyt głęboka, ale pod tym było wyryte w glinie, wiem, że było imię Jan, potem nazwisko i 1800, prawdopodobnie to było okolice powstania styczniowego. Są takie informacje, że podobno z czasów najazdów tatarskiego, tego przemarszu Tatarów, że te lochy powstawały. Już kończąc, podobno też te tunele, te lochy łączyły się, miały się łączyć tak jakby z Kościołem Lubożyckim. No, czy jakaś wiedza na ten temat jest? Nie, bo one się zawaliły, że w ostatnim tam tych krawach padła do tego. Oczywiście. Drodzy Państwo, nie są to rzeczy rozpoznane. Gdy chodzi o ewentualne łączenie się tych tuneli z jakimiś innymi bliższymi bądź dalszymi strukturami, to byłbym raczej ostrożny, bo właściwie w każdej miejscowości są jakieś takie podobne legendy, podobnie jak te, które zakładają, że jak się wrzuci w jednym zamku do studni Kaczkę, to wypływa w studni innego zamku. Ale to jakby zostawmy na boku. Natomiast same struktury, o których Pan mówi, podziemne, one w Polsce w ogóle nie są rozpoznane, ale są rozpoznane u Czechów i u Moravian. Mianowicie nazywają się tam lochami, krótko mówiąc, pełnimy funkcje piwniczne, magazynowe, bo tam jest chłodno. Znane są całe takie systemy drążone głównie w lesie, bo to musi być taki materiał, który się nie obsypie. Więc jak sądzę, to podłoże lesowe, prawda? Tam nie jest. I takie struktury są tam u Czechów i Moravian znane. Datowane są niektóre z nich na okres późnego średniowiecza i nowożytność. Natomiast nawet są tam takie nisze specjalne porobione, w których są kaganki zostawione po to, żeby tam sobie oświecać tę przestrzeń w środku. U nas nikt tego nie badał, a to mnie trochę interesuje, dlatego że to się trochę z jaskiniami kojarzy, prawda? To z tymi jaskiniami już mam blisko dość. Ja muszę Pana chyba pomęczyć w tym momencie, żeby Pan mi pokazał to miejsce. Natomiast gdy chodzi o ziemię polskie, nikt na to uwagi nie zwracał, ale słyszałem, że podobno w słownikach gdzieś w tej przestrzeni przyrodkowej podobne lochy występowały. Nie wiem, czy Państwo wiedzą o tym, o coś więcej. Proszę bardzo. To ja tutaj pokażę to. Aha, dobrze, to teraz zaczynam. Znaczy, jak odnośnie tego tematu, bo doszły mi też słuchy, przynajmniej to od starszych mieszkańców, już Pani jedna nie żyje, mieszkanka Maciejowic, która mówiła, że też w Maciejowicach pod dworem takie rzeczy widziała, kiedy tam się zapadło ktoś przy boisku jeszcze dawno, dawno temu, że też tak jakby wejście jakieś tuneli, a od kolegów, którzy też troszkę działa historycznie, to wiem, że Klimontów, Kościelec, Kołobrzeg, też tak jakieś tunele prowadzące spod dworu gdzieś w pola, po prostu pod ziemią.
Bardzo cieszę się. Ten temat na pewno wypadało zbadać, bo ja sądzę, że to jest to samo, co niby dlaczego miałoby to od nas inaczej wyglądać, jak u Czechów Morawian. Na Lessach to jeszcze na Sandomierszczyźnie wygląda nie najgorzej, bo tam się takie tylko płytsze na obu, takie wkopywane gdzieś w wąwozy z zbocza, takie półziemianki, prawda, dłuższe, krótsze zdarzają, ale to też właściwie nie rozpoznane. Bardzo ciekawa perspektywa. U nas w Podgórzu jest najstarszy dom pod Lipkami. Aha. I w przypadku Bednarskiego oni tam mają takie właśnie spichlerze zbocz parku Bednarskiego i mieszkają tam przodkowie pierwszych właścicieli. Oni bardzo chętnie odprowadzają samochód w takich piwniczkach właśnie, które jak 1700, na 1700 rok jest datowane powstanie tego zajazdu tam. To służyły do przechowywania właśnie mięsa, także to też można jechać super, teraz sprawa. Nawet zobaczyć. No to ja się nauczyłem. Najstarszy dom pod górę. Dziękuję pięknie. A ja mam jeszcze pytanie. Tak. A to podam. Jeśli chodzi o naszą gminę, myślę, że słychać, nie? Chciałam się zapytać, co według archeologów jest taką perełką z naszego tutaj regionu odkrytą i czy jeszcze będą planowane jakieś prowadzone badania konkretne, jeszcze coś na terenie naszej gminy Państwo chcą sprawdzić, zbadać? Oprócz tego, że może któryś z rolników sam coś kiedyś znajdzie no, to i zgodzi na Państwa. Zawsze się źle czuję, kiedy chodzi o wartościowanie znaleziska. Ja nie umiem powiedzieć, co jest bardziej wartościowe od drugiego nigdy. Wydaje mi się, chociaż ja zajmuję się średniowieczem, ale patrząc z takiej perspektywy dalekiej na prehistorię, to mogę powiedzieć, że ten rejon jest najbardziej znany chyba z tych pochówków ludności kultury ceramiki szurowej. Z tych dobrze wyeksplorowanych, dobrze opublikowanych materiałów z tymi wojownikami, ze strzałami, prawda, w tych grobach niszowych, to z tego archeolodzy dobrze znają ten teren. W tym bliższym dolinie Wisły, zakątku, no jest dużo osadnictwa wczesnośredniowiecznego, rzymskiego, to tak się archeologom kojarzy. Co się tyczy badań, to oczywiście trudno tutaj spekulować, kiedy się jakieś badania na poważną skalę rozpoczną. W każdym razie teren jest bardzo perspektywiczny i nie wiem właściwie, dlaczego koledzy prehistorycy tutaj nie eksplorują go poważnie. Wiem, że są skupieni bardziej na tych obszarach trochę dalej na północ położonych. Mam na myśli Kazimierze Wielką, okolice tamtejsze, ale no, pewnie z czasem dojdą tutaj do Lubożycy. Ja mam dwa takie pytania. Wspominał Pan doktor o tym, że są odnotowane fakty kontaktów tej lokalnej kultury z cesarstwem rzymskim. Tak. Czy może istnieją jakieś materiały, które wskazywały na kontakty z innymi kulturami śródziemnomorskimi wcześniej? Czy też to jest faktycznie pierwszy kontakt właśnie z tym basenem Morza Śródziemnego? I drugie pytanie jest takie, ponieważ sam Pan wspominał o tym, że tutaj odbywają się no, często przypadkowe odkrycia różnego rodzaju stanowisk, to jaka byłaby Pana sugestia, takie bademeku, co powinien zrobić taki przeciętny mieszkaniec gminy, jeżeli znajdzie coś podejrzanego i jak powinien postępować, żeby to miejsce zostało, no ja rozumiem, że to jest kłopotliwe, bo to jest oczywiste, natomiast żeby to miejsce zostało udokumentowane i nie zniszczone tak naprawdę pod względem archeologicznym poprzez wykonywaną inwestycję. Bardzo dziękuję. Zacznę może od tego drugiego pytania. W takiej sytuacji właściwie wystarczy zgłoszenie telefon do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie z informacją, że odkryto coś podejrzanego, ciekawego. Wtedy urząd zazwyczaj prosi o przeniesienie takiego zabytku na miejsce i dostarczenie. Ja zawsze mogę też zaprosić Państwa do współpracy z moim instytutem. Będziemy zawsze zaszczyceni, mogąc z Państwem rozmawiać i konsultować ewentualne znaleziska. Także na ulicy Gołębiej w Krakowie, czy niedaleko rynku, znajduje się nasz instytut. I tam każdy z nas zawsze Państwu pomoże określić dane znalezisko i podpowie, jaką ścieżką dalej pójść, żeby najlepiej je zinwentaryzować i zgłosić. To takie pewnie dwie najprostsze propozycje. Natomiast co się tyczy tego pierwszego pytania, to jeszcze raz podkreślę, że specjalizuję się w średniowieczu późnym, więc nie czuję się dość kompetentny, żeby się w szczegółach na te wcześniejsze kultury wypowiadać.
ale znane są monety greckie u nas w Polsce. Mogę podejrzewać, że w większości, o ile nie wszystkie, stanowią one wtórną domieszkę do tych mas monet, które szły z Cesarstwa Rzymskiego w ogóle. Na tej samej zasadzie w okresie późniejszym, we wczesnym średniowieczu, na przykład z dużą ilością monet pochodzenia muzułmańskiego, tak zwanego srebra arabskiego, bitego głównie w Taszkencie, ale też w Bagdadzie i w innych miejscach, idą czasem wraz z tymi monetami monety starsze, perskie, dajmy na to, Chosroesa, prawda, sasanickie emisje. Więc takie rzeczy się zdarzają. Natomiast jeśli chodzi o tę konkretną ludność, to szczerze mówiąc, innych takich kontaktów, które nie wiązałyby się z pośrednictwem starożytnego Rzymu, chyba nie ma. Natomiast mamy kontakty z inną ludnością, z Dakami, z ludnością mieszkającą dalej na wschód, na terenie Europy. Także tutaj można wykazać wiele takich wpływów obcych kultur, czy też relacji międzykulturowych. No, genealogia Rumunów jest znacznie bardziej skomplikowana. Natomiast rzeczywiście Dakowie to ci ludzie, którzy w owym czasie zamieszkiwali tereny dzisiejszej Rumunii w dużym skrócie, z takimi władcami jak Burebista czy Decepa, zwłaszcza toczącymi walki z cesarzem Trajanem chociażby. Także tak, to są właśnie te okolice, te tereny. Dobrze, to jeżeli jest jeszcze jakieś pytanie, to proszę. Jeśli nie, to dziękuję. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękujemy. Bardzo proszę. Ja chciałam zapytać o tę enklawę, czy to był element strażniczych drzwi, czy poczytałam kiedyś, że w pomieszczeniu, w którym były drzwi ozdobione taką enklawą, tak, są takie. To prawda, są takie tego typu antawy. Tutaj bardziej chodzi o przedstawienie lwa. Historycy sztuki mówią, że dotknięcie takiego lwa miało zapewniać ochronę. To się w ogóle wiąże trochę z miejscem sakralnym jako przestrzenią, do której się mogą ewentualni ludzie klątwą, prawda, albo jakąś zemstą, wróżbą rodową ukryć, chcąc przeczekać, prawda, ten okres niepokoju. Ten temat chyba też nie jest, nie wiem, być może jestem w błędzie, ale nie jest jakoś zgłębiony specjalnie przez historyków u nas, ale w Skandynawii na przykład tak to działało, bo wczesnym średnim wieczu tam można było przez 20 parę dni się ukrywać w kościele, po czym trzeba było, tam się było chronionym, że tak powiem, fizycznie. Więc to się bardziej wiąże z tą symboliką lwa w ogóle. Natomiast jeśli chodzi o przeznaczenie tego konkretnego przedmiotu, to po prostu to był ukryt umożliwiający otwarcie drzwi, jak sądzę, kościoła. Niektórzy badacze odnoszą tę konkretną antawę do czasów romańskich i takich wzorców, które w Anglii funkcjonowały w pierwszej połowie XIII wieku, co stylistycznie wydaje się być dość uzasadnione, aczkolwiek ostatnio pojawił się też głos pana profesora Czyżewskiego, który uważa, że należałoby raczej upatrywać w tym konkretnym przedmiocie wpływów warsztatu, który działał w Prusach od roku 1400. Tam jest taki artysta o niemiecko brzmiącym nazwisku, którego niestety nie pamiętam, ale w każdym razie jest tam w Elblągu Chrzcielnica, gdzie niemal identyczne wyobrażenia lwów zdobyło dolne partie Chrzcielnicy. To być może jest taka wyraz tego działania tego samego warsztatu, ale rzecz chyba jest otwarta. Tak. No to takie informacje się... Nie, to pewnie w różnych okresach to różnie wyglądało i w różnych miejscach. Natomiast odwołałem się do przykładu Skandynawii, bo akurat tam niedawno czytałem o tym. Tam są różne zwody prawne dla różnych ziem skandynawskich i zdaje się, że dla Kulatingu chyba jest tam 20 kilka dni, kiedy się można schować i jest się w miarę bezpiecznym. Ale w Polsce jak to wyglądało, szczerze mówiąc, nie wiem. Na pewno było inaczej. To dziękuję bardzo panie doktorze. A przed nami drugi wykład, który zaprezentuje profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr habilitowany Maciej Zdanek, zastępca dyrektora archiwum UJ, który w pracy naukowej zajmuje się epoką średniowiecza i okresem wczesno-nowożytnym. Zainteresowania badawcze obejmują historię Kościoła, zwłaszcza zakonów cysterców i dominikanów
historię Uniwersytetu Krakowskiego XV-XVIII wieku. W wystąpieniu pod nazwą Związki Lubożycy z Uniwersytetem Krakowskim w średniowieczu pan profesor opowie o początkach parafii Krzyża Świętego w Lubożycy, o jej założycielu, biskupie Iwonie Odrowążu, a także o związkach parafii z Uniwersytetem Krakowskim. Oddaję głos panu profesorowi. Dziękuję bardzo, witam państwa serdecznie. Po tak pięknej wypowiedzi mojego przedmówcy muszę państwa przenieść z terenowych, bogatych badań do badań gabinetowych nad źródłami pisanymi. Nie będę też miał tak bogatej graficznie prezentacji, ale chciałbym też pokazać kilka dokumentów, które znajdują się w archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, a związane są z dziejami Lubożycy, parafii Lubożycy, która od XV wieku stała się elementem uposażenia Uniwersytetu Krakowskiego, częścią jego historii. Właśnie parafia będzie tym elementem, który będzie motywem przewodnim. Parafia i Uniwersytet Krakowski. Otrzymaliśmy piękne wprowadzenie do tego tematu, pokazujące bogaty rozwój osadnictwa na tych terenach i pokazujące, że Lubożyca i wsie okoliczne mają głęboką metrykę osadniczą. We wczesnym średniowieczu był to już zespół rozwiniętych wsi położonych na ważnych szlakach drogowych i stanowiących bezpośrednie zaplecze rolnicze Krakowa, który we wczesnym średniowieczu stanowił jedno z centrów państwa piastowskiego, a od XI wieku wyrastał na jeden z głównych grodów stołecznych, więc teren, który skupiał w sobie najważniejsze wątki historii Polski ówczesnego czasu. Na tych bogato rozwiniętych osadniczo terenach, ważnych, musiała wcześniej czy później powstać parafia. Jej centrum znalazło się w Lubożycy. Twórcą tej parafii był biskup krakowski Iwo Odrowąż, o którym państwo wszyscy pamiętacie i powinna to być jedna z osób stanowiących jeden z kluczowych elementów pamięci historycznej lokalnego środowiska. Warto o tym biskupie zawsze wspominać, był to jeden z najwybitniejszych pasterzy diecezji krakowskiej w średniowieczu, ale powiedziałbym bez żadnego wahania, jeden z najwybitniejszych biskupów krakowskich w ogóle w dziejach naszej diecezji. Był to człowiek, który wywodził się z możnowładczego rodu Odrowążów, jednego z kilku najważniejszych rodów dostojniczych, które stanowiły elitę polityczno-społeczną ówczesnej Polski. Sam był synem komesa Szabła Skońskich. Ród posiadał ogromne dobra ziemskie, zarówno w ziemi krakowskiej, sandomierskiej, jak i na samych rubieżach Małopolski. Tutaj widzą państwo Iwona według wizji rekonstrukcji, która wyszła spod ręki Jana Matejki, który jest wielkim kreatorem naszej wyobraźni historycznej, a próbował w ten sposób zwizualizować biskupa Iwona, korzystając z jego pieczęci biskupiej, na której biskup jest przedstawiony właśnie siedząc in pontificalibus, czyli ze wszystkimi insygniami swojej godności biskupiej. Mamy sporą produkcję dokumentową, która pozostała po Iwonie, łącznie z pieczęciami i nimi posłużył się Matejko, po prostu jako źródłami historycznymi. Biskup Iwo, oprócz tego, że wywodził się z rodu możnowładczego, a więc z urodzenia był członkiem elity ówczesnej, dodatkowo był człowiekiem, który uzyskał świetne wykształcenie. Wiemy o tym, że studiował w Paryżu najpewniej teologię. Paryż był wówczas wiodącym ośrodkiem szkolnym w Europie Północnej, zwłaszcza w zakresie teologii i sztuk wyzwolonych. Wiemy, że Iwo Odrowąż studiował tam, związał się ze środowiskiem intelektualnym kanoników regularnych opactwa świętego Wiktora. Ten klasztor prowadził słynną ówcześnie pod koniec XII wieku szkołę.
i był jednym z takich najmocniejszych środowisk intelektualnych paryskich. Biskup Iwo nie tylko tam się kształcił, bardzo głęboko również przyswoił sobie duchowość tego środowiska, do tego stopnia, że miał nawet zamiar wstąpić do tego klasztoru. Zamiaru tego nie dokonał, ale późne przekazy pisemne mówią o tym, że do końca życia nosił pod swoim strojem, nawet jeszcze biskupim, habit wiktorynów paryskich. Mówi się zatem, że związał się bardzo mocno z duchowością kanonicką. Kiedy historycy Kościoła rozróżniają różne nurty duchowości z ówczesnego czasu, podkreślają różnicę między duchowością kanoników, nastawioną bardziej na duszpasterstwo, większą aktywność społeczną w różnych dziedzinach, większe otwarcie na potrzeby, obsługę duszpasterską i społeczną, kulturową środowisk świeckich i drugi nurt, duchowość monastyczną, czyli mniszą, a więc tych kręgów jak benedyktyni i cystersi, których głównym zadaniem wówczas było poświęcenie się kontemplacji, modlitwie i zgodnie z ideałem odsunięcia się od świata, raczej radykalnego podkreślenia, oddania się wyłącznie Panu Bogu poprzez modlitwę. W życiu Iwona, choćbyśmy chcieli zaakcentować taką większą skłonność do tej bardziej aktywnej duchowości, nastąpiło raczej dobre syntetyzowanie tych dwóch nurtów. Mówię o tym nie bez przyczyny, dlatego że biskup, siłą rzeczy, osoba stojąca na świeczniku ówczesnego świata, był jednak człowiekiem, którego działalność oznaczała się bardzo mocną religijnością, również taką kontemplacyjną. Mają Państwo jako twórcę parafii człowieka, który był ze wszech miar wyjątkową postacią. Podkreślam nie bez przyczyny te kwestie duchowe, ponieważ to był jeden z biskupów niezwykle zaangażowanych w kwestie reformy Kościoła, pogłębienia życia Kościoła. Stąd też jego wielka rola w historii Kościoła krakowskiego. Później studiował także w Italii, w Vicenzy, gdzie przejściowo znajdował się relokowany z Bolonii Uniwersytet. Dlaczego? W związku ze strajkami studenckimi bywało tak, że na jakiś czas studenci i profesorowie opuszczali dane miasto. Czasem po to, żeby wymusić lepsze warunki płacy i pracy. Wtedy akurat przypadł taki czas, że ten uniwersytet funkcjonował w Vicenzy. Tam Iwo studiował najpewniej prawo. I z takim solidnym zapleczem teologicznym oraz w zakresie literatury, a także prawa, powrócił do Polski i tutaj jako duchowny rozpoczął błyskawiczną karierę. Jak Państwo widzą, nie tylko dzięki świetnemu urodzeniu, ale również dzięki swojemu wykształceniu, kompetencjom intelektualnym. I natychmiast na dworze ówczesnego księcia krakowsko-sandomierskiego Leszka Białego rozpoczął karierę urzędniczą, obejmując godność kanclerza książęcego. A więc prowadził nie tylko kancelarię, która zajmowała się wystawianiem dokumentów, taką bieżącą obsługą, byśmy powiedzieli, biurokratyczną ówczesnej władzy, ale również dyplomacją ówczesną i, moglibyśmy powiedzieć, kierowaniem całej polityki wewnętrznej i zagranicznej. Iwo stał się jednym z najbliższych doradców księcia, człowiekiem, który współkreował ówczesną politykę. A w 1218 roku objął biskupstwo krakowskie. Stało się to w dramatycznych okolicznościach, ponieważ pod koniec poprzedniego roku, 1217 roku, ze stolicy biskupiej nagle, w sposób zaskakujący na pewno dla wszystkich, zarówno kapituły, jak i samego księcia, z biskupstwa zrezygnował dotychczasowy pasterz diecezji, czyli mistrz Wincenty zwany Kadłubkiem. Zrezygnował z godności biskupiej, wybierając jako na resztę swojego życia, jako miejsce pobytu, klasztor cysterców w Jędrzejowie.
To było radykalne odejście od jednej z najwyższych ówczesnych godności na rzecz ukrytego życia w klasztorze. Były różnego rodzaju dywagacje historyków, dlaczego tak się stało. Muszę Państwu powiedzieć, że w roku rezygnacji papieża Benedykta byłem z wykładem na temat Wincenty, przypadkowo zupełnie z wykładem na temat Wincentego i mówiliśmy o tej rezygnacji i ludzie komentowali to, że jakby rozumiemy, dlaczego to musiało być szokujące. To ten moment okazał się nieco pomóc w rozumieniu tej nagłej decyzji. Wielu historyków tłumaczyło to wyłącznie względami politycznymi. Zmieniały się sojusze polityczne, Wincenty wspierał inny obóz, prawda? Teraz nastąpiła zmiana sojuszy, nie czuł się władny dalej sprawować swoje funkcje, ustąpił. Ale musimy tutaj zwracać też uwagę i powinniśmy zwracać uwagę na względy religijne. Jak się wydaje, a starałem się niegdyś to udowodnić, Wincenty nie tylko ukrył się w klasztorze cysterskim w Jędrzejowie i tam przez kolejnych 5 ostatnich lat swojego życia rezydował jako były biskup, nie był tylko rezydentem, ale rzeczywiście złożył śluby zakonne i stał się mnichem w tym klasztorze. A więc była to decyzja głęboko motywowana religijnie. Wskazuje to na to przede wszystkim dokładna analiza odkrycia grobu Wincentego w XVII wieku i dokładne opisy jego pochówku. Okazało się, że świetnie zachowane ciało z pełnym wyposażeniem grobu nie tylko był obleczony w szaty biskupie, które mu przysługiwały jako byłemu biskupowi, ale pod nimi nosił nie tylko habit, ale i mniszą kukullę, a więc tą szatę, w której mnisi oblekali się do modlitw chórowych, a która nie przysługiwałaby mu, gdyby nie był po ślubach zakonnych. Mniejsza z tym. W każdym razie, proszę Państwa, dramatyczne okoliczności. Ustępuje biskup, prawda? Trzeba znaleźć nowego kandydata i naturalnym kandydatem okazuje się być Iwo Odrowąż. I zostaje on zarówno przez księcia na tę godność polecony, jak i wybrany przez kapitułę krakowską. I co się okazuje? Wkrótce potem Iwo wysyła do Rzymu pismo, że chce ustąpić z biskupstwa i wstąpić do klasztoru. Proszę zobaczyć, jak nie tylko szokujący, ale i porywający musiał być przykład poprzedniego biskupa, jakie struny w charakterze Iwona Odrowąża musiało to poruszać, prawda? I on, wydaje się, musiał mieć tego typu głębokie motywacje, ale zarazem był człowiekiem od lat zaangażowanym żywo w politykę i w działalność dworską, a i książę i papież żadnej zmiany tego typu jak wcześniejsza sobie nie życzyli. I papież na to się nie zgodził. Nie zgodził się na to. Powiedział, że są dwa rodzaje służby. Jest modlitewna służba i jest służba na rzecz Kościoła w świecie i trzeba zostać na swojej godności. Iwo przyjął tę decyzję z pokorą. Na jedno się nie zgodził jeszcze. Kiedy proponowano mu, aby z Krakowa postąpił na wyższą hierarchicznie godność i został arcybiskupem gnieźnieńskim, odmówił. Wolał zostać w Krakowie. Tutaj wiedział, że ma pełne poparcie, tutaj miał pewien, jak się wydaje, plan, pewną wizję działania jako biskup. I ten plan okazał się bardzo jasno realizować w trakcie kolejnych decyzji. Mamy poświadczone liczne fundacje klasztorne i parafialne biskupa Iwona, gdzie widać, że jednym z jego kluczowych trosk był rozwój struktur kościelnych. Tutaj starałem się wyliczyć te najważniejsze fundacje. Jubileusz parafii lubożyckiej z datą 2022 wpisuje się, proszę Państwa, w jubileusz obchodzony jednocześnie w tym roku przez dwie wielkie fundacje klasztorne biskupa Iwona. Mianowicie w 1222 roku Iwo ufundował klasztor cystersów w Mogile, przy czym jego pierwotna siedziba znajdowała się w Kacicach pod Prandocina. To była tymczasowa siedziba cystersów, którzy przybyli tutaj ze śląskiego Lubiąża.
Według planów biskupa Iwona docelowym miejscem była mogiła, którą natychmiast im nadał i gdzie zapewne natychmiast rozpoczęły się prace nad budową świątyni klasztornej i klasztoru, także 3 lata później, w 1225 roku cysterci z Kacic przenieśli się do mogiły i do dziś tam przebywają. Szczęśliwie, bez żadnej przerwy w swojej działalności, nie dotknęła ich kasata, jak tyle innych klasztorów cysterskich na ziemiach polskich. I w tym samym roku, proszę Państwa, w 1222 Iwo ufundował klasztor dominikanów w Krakowie, a więc radykalnie odmienna reguła, nowa reguła. Dopiero co zaledwie 6 lat wcześniej święty Dominik uzyskał w stolicy apostolskiej zatwierdzenie swojego zakonu. Dominikanie, czyli bracia kaznodzieje, rozpoczęli niezwykle aktywną działalność jako zgromadzenie zupełnie nowego typu. Zgromadzenie, którego podstawowym ideałem jest praca kaznodziejska, a więc zakon aktywny. I Iwo, jak się okazało, miał nie tylko swoją nutkę kontemplacyjną w duszy, ale świetne wyczucie tego typu potrzeb duszpasterskich, jakie Dominikanie zaspokajali. Mało tego, jednym z pierwszych polskich Dominikanów i człowiekiem, który tworzył polską prowincję tego zakonu, był krewny Iwona, czyli święty Jacek Odrowąż, pierwszy przeor klasztoru krakowskiego. Powstawały więc, proszę zobaczyć, równocześnie dwie różne co do charakteru fundacje klasztorne, obie wymagające bardzo dużych nakładów, nakładu czasu, środków finansowych, wymagające także wsparcia prawnego. Nie zawsze fundacje przechodziły tak łatwo. Niełatwo Iwonowi przychodziło na przykład przekonywać swoich współrodowców, żeby oddali część dóbr rodowych dla nowego klasztoru mogilskiego. Następnie ufundował także klasztor dominikanów w Sandomierzu, drugim grodzie stołecznym Małopolski w 1226 przy kościele świętego Jakuba. Obie dominikańskie fundacje obejmowały dawne świątynie, wcześniej istniejące świątynie, wymagały stworzenia nowych świątyń parafialnych. Kiedy dominikanie krakowscy obejmowali kościół Świętej Trójcy, gdzie do dziś funkcjonują, Iwo założył w związku z tym nową parafię miejską, kładąc podwaliny pod obecny kościół mariacki. A więc mają Państwo Iwona wśród twórcy wielu kluczowych świątyń. Następnie, proszę Państwa, fundował klasztor Norbertanek w Długni, czyli w dzisiejszych Imbramowicach. Świetne również wyczulenie na ruch zakonny żeński. Następnie klasztor kanoników regularnych Ducha Świętego, czyli tak zwanych duchaków, zakon zajmujący się działalnością szpitalną w podkrakowskim Prądniku. Na pewno związane było to, jak uważają powszechni historycy, z tym, że rozwijająca się aglomeracja miejska krakowska potrzebowała tego typu działalności społecznej, tego typu infrastruktury, jaką zapewniały szpitale, przytułki prowadzone przez duchaków. 22 lata później kolejny biskup i krewny Iwona, biskup Prędota Odrowąż, przeniósł ten klasztor do samego Krakowa, osadził przy kościele Świętego Krzyża, który do dziś Państwo mogą oglądać. I oprócz tych fundacji klasztornych mamy też fundacje kościołów parafialnych. Lubożyca, Wawrzyńczyce, Gołaczów, Daleszyce to są fundacje, które wymieniają nam późno-średniowieczne żywoty biskupów krakowskich, XV-wieczne. Tak jest też z Lubożycą. Do Lubożycy nie zachował się akt erekcyjny ani przywilej fundacyjny biskupi. Wiadomość o utworzeniu parafii przez Iwona podają właśnie źródła XV-wieczne, ale wszystkie te żywoty uważane są za bardzo wiarygodne źródło i nie ma żadnych przesłanek, aby wątpić w to, że parafia ma właśnie ten XIII-wieczny rodowód. Jakkolwiek w żadnym z tych źródeł nie podano konkretnej daty założenia parafii. Parafia
która powstała w Lubożycy pod wezwaniem Krzyża Świętego, była bardzo rozległa. To była aż 12 wsi, dużych wsi, zasobnych. To była bardzo bogata parafia. O jej rozległości i dochodach dowiadujemy się ze źródeł XIV-XV-wiecznych, głównie z tak zwanych taks dochodów. Taksy służyły często rachunkowości papieskiej i co prawda różnią się w szczegółach, wahają się między 50 a 80 grzywnami dla XIV-XV wieku. Grzywny była to ówczesna jednostka monetarna. A przy tym trzeba wiedzieć, że taksa to było 1/2 lub 1/3 faktycznych dochodów. Także to był dochód, proszę Państwa, równy niejednemu kanonikowi krakowskiemu. Bogaty był kleman lubożycki i bywało to też nieraz powodem wielu perypetii nieprzyjemnych w dziejach parafii. Ale też zwracało uwagę na tę parafię, jakby ją można wykorzystać z tym dużym dochodem, prawda? Bogata parafia, bliska Krakowa, pozostająca pod patronatem biskupów krakowskich, położona w centrum krakowskiego klucza dóbr biskupich, no to był element, który pozwalał o niej myśleć, kiedy myślano o uposażaniu różnych instytucji kościelnych w samym Krakowie. I to jest, proszę Państwa, jedna z przyczyn, że w pewnym momencie pomyślano o tym, czy by ona nie posłużyła tymi swoimi zasobami Uniwersytetowi Krakowskiemu. Który tworzył się długo i długo się nie mógł tworzyć, a jednym z powodów wielu problemów Uniwersytetu było to, że należało mu dać solidne fundamenty materialne do każdej instytucji, która ma dobrze funkcjonować. Więc proszę Państwa, króciutko przypominając historię tej długiej, podwójnej Fundacji Uniwersytetu Krakowskiego, też dla przyjemności oka odwołuję się do wizji matejkowskiej, która oczywiście w historyczny sposób pokazał skrótowo obie fundacje Uniwersytetu na obrazie swoim, gdzie połączył siedzącego obok siebie pierwszego fundatora, czyli króla Kazimierza Wielkiego, siedzącą centralnie królową Jadwigę, jako tą, która swoim przedśmiertnym legatem testamentowym przekazała wszystkie swoje szaty i klejnoty na właśnie odnowienie Uniwersytetu, i ostatniego króla Władysława Jagiełły, który dokonał drugiej skutecznej fundacji Uniwersytetu. No, to jest artystyczna wizja, która pokazuje to grono fundatorów. Proszę pamiętać zawsze z jednym zastrzeżeniem, że mistrz Matejko zawsze źle malował Jadwigę. Nieco zbyt pełną, nieco zbyt w latach posuniętą jakby nam się prezentowała na podstawie źródeł. Królowa młoda, wysoka, niezbyt smukła, o, jak wszyscy wcześniej pisali, o lśniewającej urodzie, nie? Która nie wychodziła specjalnie dobrze spod pióra Matejki. Proszę Państwa, pierwsza fundacja Uniwersytetu, tak zwana Kazimierzowska, w 1364 roku została dokonana przez króla, zatwierdzona kanonicznie przez papieża Urbana V w tym samym roku. Miała stworzyć uniwersytet trójwydziałowy. To miały być wydziały prawa, medycyny i sztuk wyzwolonych. Papież nie zgodził się na stworzenie wydziału teologicznego na tym uniwersytecie. Nie była to zaskakująca decyzja, ponieważ w bardzo wielu ówczesnych przypadkach Stolica Apostolska, ówcześnie mająca siedzibę w Awinionie, nie zgadzała się na tworzenie fakultetu teologicznego, jeśli w danych miastach nie było mocnego środowiska teologicznego i nie było mistrzów świętej teologii, a więc ludzi z odpowiednim stopniem naukowym. W Krakowie nie było
mistrzów świętej teologii, na dworze królewskim w otoczeniu Kazimierza dominowali prawnicy i to oni najpewniej ukierunkowywali króla na stworzenie uniwersytetu, który będzie przede wszystkim miał najmocniejszy wydział prawa. A więc trójwydziałowy uniwersytet. Król, zdaje się, nie miał jasnej wizji tego uniwersytetu. Wiemy, że pierwotnie jego dochody to miały być dochody z żub krakowskich, a więc z kopalni soli w Wieliczce i Bochni, ale kiedy kilka lat później król regulował dochodowość tych żub krakowskich, w ogóle o uniwersytecie nie wspomniał. Ewidentnie był tu jakiś, takie niepokojące zamieszanie między zamysłem a realizacją. Później okazało się, że siedziba uniwersytetu ma być na Kazimierzu, gdzie rozpoczęto budowę wielkich budowli uniwersyteckich. Ostatecznie śmierć króla wszystko to przerwała. Uniwersytet, który zaczął wstępnie funkcjonować, zamarł. Zamarł na długie lata. W latach 90. rozpoczęły się próby odnowienia uniwersytetu. Zabiegi dookoła tego podjął biskup krakowski Jan Radnica, krąg polskich profesorów wykształconych na Uniwersytecie w Pradze. Wciągnęli oni do współpracy króla Władysława Jagiełłę. Następnie dołączył kolejny biskup krakowski, Piotr Wyż, świetnie wykształcony, prawnik po studiach w Padwie, który był jednym z najbliższych współpracowników królowej Jadwigi i on ją przekonał do wsparcia tego dzieła. I w ten sposób powstało spore środowisko intelektualistów i ludzi władzy, ludzi kościoła, którzy rozpoczęli starania, żeby reaktywować uniwersytet. Rzeczywiście udało się uruchomić, na pewno Wydział Sztuk Wyzwolonych, zaczęły się zabiegi o uruchomienie prawa, a w 1397 roku papież Bonifacy IX wydał zgodę na utworzenie Wydziału Teologicznego. Jak sam pisze w swoim dokumencie, na prośbę pary królewskiej, czyli Władysława Jagiełły i królowej Jadwigi, którzy sprytnie i słusznie przekonywali papiestwo, że Królestwo Polskie, podejmując dzieło chrystianizacji Litwy, potrzebuje wykształconych teologów. W związku z tym otrzymali zgodę na wydział. Później problemem oczywiście były pieniądze, problemem były budynki. Królowa przedśmiertnie przekazała rzeczywiście bogate darowizny liczone na kilka tysięcy grzywien. Ta nieszczęsna śmierć przerywająca jej panowanie dała jednakowoż dzięki temu darowi taki i dzięki też wrażeniu, jakie uczyniła, taki potężny impuls, aby wypełnić wolę królowej. Umierała w opinii świętości, więc tym bardziej wszyscy czuli się obligowani do tego, żeby wypełnić jej ostatnią wolę. I rok po jej śmierci, w 1400 roku, król Władysław Jagiełło dokonał drugiej fundacji uniwersytetu. Nazywamy to, w podręcznikach często się mówi o odnowieniu uniwersytetu. My coraz częściej próbujemy przeforsować określenie druga fundacja uniwersytetu albo Jagiellońska fundacja uniwersytetu. To była ta fundacja, która okazała się skuteczna. Od tej pory, od 1400 roku, uniwersytet rozpoczął swoje ciągłe funkcjonowanie, aż po dziś dzień, z niewieloma przerwami w swojej historii. Przerywał czasem na krótko, w czasie zaraz, czasem na dłużej, tak jak w czasie potopu szwedzkiego, albo w czasie II wojny światowej decyzją okupanta niemieckiego, ale ma generalnie pewną ciągłość swojego istnienia. I słusznie zatem, kiedy decydowano o nowej nazwie w XIX wieku, zdecydowano się nazwać go Uniwersytetem Jagiellońskim, bo to właśnie ta fundacja jagiellońska, dokonana przez Władysława Jagiełłę, dała ten właściwy początek istnienia uniwersytetu. Teraz, proszę Państwa, zaczęło się poszukiwanie środków na zakup budynków, na przebudowę tych budowli, które by służyły jako sale wykładowe, dla kolegiów, które by stanowiły mieszkania dla profesorów, na bursy, które by stanowiły ówczesne akademiki, czyli domy, mieszkania dla studentów, na księgi, na potrzebne zaplecze biblioteczne itd. I tutaj bardzo szybko w
kręgu dyskusji, które się odbywały między profesorami, biskupem a dworem królewskim, wypracowano nowy sposób dotowania uniwersytetu. Miały podstawę finansową uczelni stanowić beneficja kościelna. Kanonie katedralne, kanonie kolegiackie, bogate parafie, a więc wszyscy ci, którzy dysponowali prawami patronackimi nad jakimś kościołem i byli wciągnięci w te debaty nad istnieniem uniwersytetu, podejmowali decyzję, że te swoje prawa patronatu przekażą uniwersytetowi. I każdy z tych beneficjów kościelnych, czy to będzie jakieś probostwo, czy to będzie jakaś kanonia w kolegiacie lub w kapitule katedralnej, będzie stanowiła podstawę dla pensji dla jakiegoś profesora, w skrócie tak mówiąc. Czyli dochody kościelne miały stanowić podstawowy środek utrzymania profesorów. I tak rzeczywiście się zaczęło dziać. I tutaj dochodzimy do momentu, w którym Lubożyca została wskazana jako tego typu beneficjum dla profesorów uniwersytetów. W 1401 roku biskup krakowski Piotr Wyż nadał dla Uniwersytetu Krakowskiego 5 beneficjów kościelnych, 5 godności, byśmy powiedzieli, kościelnych, które były w jego gestii, po to, żeby dostarczyć takiej właśnie podstawy finansowej do działania uczelni. To jest, proszę Państwa, podobizna oryginalnego, zachowanego w oryginale dokumentu, który jest właśnie w zbiorach Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, który gromadzi dokumenty dotyczące parafii ze względu na te związki między parafią a uniwersytetem, więc mamy całkiem ładny zasób źródeł lubożyckich z nieco uszczerbioną, ale jeszcze zupełnie nieźle zachowaną pieczęcią biskupa, również in pontificalibus, siedzącego na tronie biskupiec. I jakież to beneficja przeznaczył Piotr Wyż dla uniwersytetu? Dwa kościoły w Krakowie. Kościół świętego Wojciecha na rynku, który każdy z nas kojarzy. Kościół świętej Marii Magdaleny przy ulicy Grodzkiej, dziś nieistniejący, został po nim tylko plac przy Kolegium Juridicum. Następnie dwie kanonie w kapitule katedralnej krakowskiej oraz kościół parafialny w Lubożycy. I pierwotnie przeznaczył wszystkie te beneficja jako podstawę dochodów dla profesorów Wydziału Teologicznego. Taka była pierwsza decyzja biskupa. W 1404 roku biskup ponowił swoje nadanie, wymienił te same beneficja kościelne, łącznie z kościołem parafialnym w Lubożycy, ale zmienił swoją dyspozycję. Bo co się okazało w trakcie ciułania tych różnych nadań dla rodzącego się uniwersytetu? Że Wydział Teologiczny opływa w bardzo już zasobne środki. Nieźle się mają prawnicy. Na medycynie jest tylko jedna katedra, a sztuki wyzwolone, które będą najliczniejszym wydziałem, bo wydziałem wstępnym, przez który wszyscy będą przechodzić, zanim później pójdą na któryś z wydziałów wyższych, te sztuki wyzwolone są niezwykle ubogie. Proszę Państwa, były to sytuacje niezwykle częste. Każdy, kto zapłacił, przykro to mówić, ale kuria pogrążona była, proszę Państwa, niestety w odmętach kryzysu. Każdy, kto zapłacił, mógł zyskać dokument, że jest prawowitym kandydatem na daną godność kościelną. Przyjeżdżał i próbował ją przejąć. Czyli można by powiedzieć, że uniwersytet, proszę Państwa, toczył istną wojnę beneficjalną o to, żeby należne sobie beneficja objąć. Starał się w międzyczasie, nie mogąc realnie tych swoich praw zrealizować, starał się o kolejne potwierdzenia, żeby gromadzić dowody prawne, a więc zbierał przywileje, zbierał kolejne dokumenty. I mamy zestaw takich przywilejów. W 1411 roku otrzymał
potwierdzenie nadania od papieża Jana XXIII. Był to papież wybrany przez sobór w Pizie, sobór, który zebrał się po to, aby skończyć wielką schizmę zachodnią. Mianowicie ojcowie soborowi, aby wreszcie uzdrowić Kościół i podjąć reformę, postanowili zdjąć z tronu dwóch dotychczasowych papieży i wybrać jednego legalnego. Wybrali go, był to Jan właśnie, wybrali go, ale tamci nie ustąpili, więc zamiast dwóch było trzech papieży. Później, proszę Państwa, zebrał się sobór w Konstancji, który ponownie przystąpił do dzieła reformy. Zdjął trzech papieży, wybierając Marcina V. Chwała Bogu, okazało się to być wreszcie skutecznym wyborem i od 1417 roku wraz z elekcją Marcina V, jakkolwiek tamci papieże nadal nie rezygnowali, prawda, to większość krajów uznała, że sobór w Konstancji dokonał prawowitego wyboru i prawowitym papieżem jest Marcin V, a więc zakończyło to wielką schizmę zachodnią. Rozpoczęło natomiast trudny proces reformy. Od Marcina V również uniwersytet dostał kolejny przywilej. Tu pokazuję Państwu właśnie ten dokument Marcina V. Chciałem również sfotografować dokument Jana XXIII, ale proszę Państwa, jest tak mocno złożony w kosteczkę, bo tak składano dokumenty i przechowywano w takich kosteczkach, a na tak twardym pergaminie napisany, że nie dało się go rozprostować, żeby zrobić zdjęcie. Tak, a nie należy się siłować ze źródłami, żeby ich nie uszkodzić. Więc proszę Państwa, kolejne potwierdzenia papieskie, które wreszcie pozwoliły na osiągnięcie tej parafii lubożyckiej. W tym dokumencie Marcin V potwierdza, że po śmierci w Rzymie plebana Zbigniewa ze Służowa, to był jeden z tych, którzy wcześniej dostawali tę promocję, Kościół lubożycki trzyma mistrz sztuk Mikołaj, syn Chińczy, zwany Chińczowicem, profesor Uniwersytetu Krakowskiego, a więc okazuje się, że w 1419 roku udało się Uniwersytetowi przejąć parafię w Lubożycy i osadzić tam własnego profesora, który został, już był uznawany przez Stolicę Apostolską, a więc skończyła się ta karuzela plebanów, powiedzmy surowo, plebanów mianowańców. A więc od 1419 roku, proszę Państwa, mamy faktyczną obecność profesorów Uniwersytetu Krakowskiego na godności proboszczów lubożyckich. 18 lat starań zwieńczonych wreszcie sukcesem. Ale trzeba było jeszcze jednej rzeczy. Uniwersytet ciągle borykał się, proszę Państwa, z tym, że niektórzy profesorowie mieli bogate beneficja kościelne, inni mieli skromne beneficja kościelne, a inni mieli zupełnie innego rodzaju dochody i one były zupełnie nieporównywalne. Starano się więc wypracować jakiś system, żeby było bardziej sprawiedliwie. I w 1422 roku kolejny biskup krakowski, Wojciech Jastrzębiec, wydał dokument, w którym obszernie opisał sposób dysponowania godnościami kościelnymi i tam, proszę Państwa, zapadły decyzje, które obowiązywały przez następne stulecia, w jaki sposób będą obsadzane poszczególne beneficja. Po pierwsze, że jedna kanonia katedralna będzie się należała dla teologa, druga kanonia katedralna dla prawnika, że Wydział Sztuk Wyzwolonych dostanie Kościół Świętego Wojciecha, a Wydział Prawa dostanie jeszcze Kościół Świętej Marii Magdaleny, który zresztą leżał bezpośrednio w sąsiedztwie Kolegium Prawniczego, oraz dostanie również, i prawnicy dostaną również Kościół w Lubożycy. Od tej pory dopiero, każdorazowo, proboszcz lubożycki to miał być profesor prawa Uniwersytetu Krakowskiego. I tak się działo przez kolejne stulecia, że to był Kościół w gestii Wydziału Prawa. Ale mało tego, uznano, że nie może być tak, że czerpie on tak wielkie dochody tylko dla siebie. Postanowiono te dochody dzielić. Proboszcz zatrzymywał tylko część. Z części miał opłacać wikariuszy. W parafii było dwóch wikariuszy, była to duża parafia, wymagała ona większej obsady duchownych.
i mieli mieć oni swój własny dochód, bo proszę Państwa, nierzadką było sytuacją, że klepali biedę podczas kiedy pleban zgarniał wszystkie dochody, a miał niewiele obowiązków. Następnie wydzielona była część dla psałterzystów osobnego kolegium duchownych w katedrze krakowskiej. I wreszcie część dla uniwersytetu, który sobie z tych pieniędzy część przeznaczał dla takiej wspólnej kasy na różne potrzeby, a z drugiej części wydzielił dochód dla jeszcze jednego profesora prawa. Więc proszę zobaczyć, ile tych środków było. Także Lubożyca, proszę Państwa, spokojnie może nam tu służyć jako solidny fundament w uniwersytetu w dawnych wiekach. I proszę Państwa, rzeczywiście ten system funkcjonował przez kolejne stulecia, ustabilizowany system i tak naprawdę kwestia teraz leżała w obsadzie tego probostwa. Związane z wydziałem prawniczym, który funkcjonował w Collegium Juridicum, tak jak widzą je Państwo na zdjęciu, dzisiaj jest to siedziba Instytutu Historii Sztuki, a więc budynek ten zmienił swoje przeznaczenie, obsadzana była przez kolejnych profesorów uniwersytetu. Sam Mikołaj Chińczowicz, który zaczynał jako mistrz sztuk wyzwolonych, później zrobił stopnie z prawa, a więc i on był również prawnikiem. Każdorazowo, proszę Państwa, ponieważ godność proboszcza była połączona ze stanowiskiem profesora, który wykładał na katedrze tak zwanych nowych praw, więc każdorazowa zmiana na katedrze wydziałowej mogła skutkować zmianą proboszcza. Tak samo każda zmiana w godnościach kościelnych, jakie miał dany profesor, bo na przykład przesuwał się wyżej w hierarchii godności, najczęściej prawnicy, którzy wchodzili w skład elity uniwersyteckiej, takiej grupy rządzącej uczelnią, proszę Państwa, kumulowali bardzo wiele godności i rzeczywiście mierzyli przede wszystkim w kapituły kolegiackie, w kapituły katedralne. Jeżeli chcieli się zamieniać godnościami, to wtedy dokonywała się również kolejna zmiana. Każdorazowo decyzja musiała być zatwierdzona przez Zgromadzenie Profesorów Uniwersytetu, czyli odpowiednik dzisiejszego Senatu Uniwersytetu. Stąd bardzo wiele z tych decyzji mamy zapisanych w zachowanej księdze konkluzji uniwersyteckiej, konkluzji, czyli uchwał tego zgromadzenia. Mamy tutaj, proszę Państwa, wyliczone to grono. Wszystko to są profesorowie prawa. Mikołaj Chińczowicz, Michał Szydłowa, Tomasz Strzępiński, Wojciech Zliśca, Stanisław Kobyliński, Jerzy Laudamus, Jan Starzechowski, Walenty z Olkusza, Klemens Piotrkowa i ostatni średniowieczny Andrzej Góra z Mikołajewic. I mogę Państwa zapewnić, że to jest grupa elitarna w ówczesnym uniwersytecie. Wszyscy oni byli wysokimi duchownymi. To byli kanonicy bardzo wielu kościołów, włącznie z kanonią katedralną krakowską. Wszyscy byli w którymś momencie swojej kariery zawodowej rektorami uniwersytetu. Bardzo wielu z nich pełniło wysokie godności w diecezji krakowskiej, na przykład oficjała krakowskiego, a więc sędziego sądu biskupiego, wikariusza generalnego, czyli jakby głównego administratora i zastępcy biskupa. Bardzo wielu było na służbie królewskiej, brało udział w wielu misjach dyplomatycznych. Takie osoby jak Starzechowski właśnie, czy Walenty z Olkusza, czy Stanisław Kobyliński. Tomasz Strzępiński ze Strzępinia, który był króciutko proboszczem lubożyckim, został biskupem krakowskim po wybitnym biskupie, jakim był kardynał Zbigniew Oleśnicki. Więc Strzępiński, który zresztą był wysokiej klasy intelektualistą, twórcą znakomitego traktatu o wyższości soboru nad papieżem, jeśli chodzi o władzę w kościele, jak cały uniwersytet optował właśnie za tego typu modelem władzy w kościele, że to sobór powinien być władzą naczelną, a nie papiestwo. Proszę Państwa, uniwersytet gorąco bronił tego swojego przekonania i kiedy koncyliaryzm już się załamał
i nawet król polski Kazimierz Jagiellończyk uznał, że czasy soborowe się skończyły i że trzeba uznać jednak ten hierarchiczny model władzy w Kościele i wyższość władzy papieskiej, uniwersytet do końca był nieprzekonany i prosił, żeby mu to udowodnić, żeby mu to uargumentować, aż król musiał osobiście, proszę państwa, wezwać towarzystwo do siebie i kazać zmienić swoje stanowisko i przejść pod obediencję papieską i skończyć wreszcie z tymi soborami. No i tak się stało, bo no cóż, uniwersytet, proszę państwa, był przez króla ufundowany, był instytucją państwową i się słuchał władzy i posłuchał. No, to były czasy, kiedy w ten sposób rozwiązywano czasem różne głębokie debaty intelektualne i wielkie spory, również dotyczące Kościoła. Mamy, proszę państwa, też o tych ludziach, każdy z nich ma opracowaną swoją biografię. Ja nie będę państwu szczegółowo opowiadał. Są one zebrane w wydanej nie tak dawno zbiorze biografii profesorów prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od początku do czasów obecnych. Z wieloma z nich wiążą się również wiele ciekawostek. Nie jest też tak, żeby, no choćby jedną powiem państwu, na przykład profesor Andrzej Góra z Mikołajewic, kiedy był jeszcze skromnym magistrem i dorabiał jako senior bursy ubogich, czyli taki kierownik akademika, byśmy dzisiaj powiedzieli, został na przykład zapisany w wykazie cudów zdziałanych za przyczyną świętego Jana Kantego. Kiedy chorował, udał się do kościoła świętej Anny, gdzie był pochowany Jan Kanty i gdzie przybywało wielu pielgrzymów i modliło się o pomoc w chorobie i uzyskał uzdrowienia. I został tam odnotowany. To są też tego typu ciekawostki, okruszki z życia, które mogliśmy zbierać. Częścią tych dziejów parafii lubożyckiej były również, proszę państwa, i spory między profesorami o to, kto tym plebanem ma zostać. A więc skończyły się spory między nominatami rzymskimi, ale i profesorowie, niech państwo nie myślą, że ludzie nauki są wolni od drobnych przywar, jak chęć posiadania nieco lepszych dochodów. Więc i tutaj bywało tak, że właśnie zamieniali między sobą beneficja albo utrącali kontrkandydata. Wspomniany przeze mnie Andrzej Góra z Mikołajewic utrącił na przykład Mikołaja z Koprzywnicy, którego tutaj nie wypisywałem, ponieważ no, przez to utrącenie nie zdołał objąć plebanii w Lubożycy. Mikołaj z Koprzywnicy został, proszę państwa, skutecznie zneutralizowany, ponieważ Góra powiadomił, to jest na zasadzie uprzejmie informuję, prawda? Uprzejmie donoszę. Wszyscy profesorowie dostali informację, że przecież on nie mieszka w kolegium, prawda? Dopiero 15 dni temu został doktorem prawa. W hierarchii wszystkich profesorów jest niżej, więc nie może dostać tej plebanii. I oczywiście natychmiast zgromadzenie podjęło decyzję, że należy się starszemu, godniejszemu, który mieszka w kolegium. I w ten sposób Góra powiedział to ja i został plebanem lubożyckim. Proszę państwa, elementem dziejów tych związków średniowiecznych między parafią a uniwersytetem jest też działalność profesorów jako plebanów. Czy oni często tutaj bywali, tego nie wiemy. Wiemy jednak, że nie byli całkiem obojętni na losy parafii. Oczywiście bieżącą pracę duszpasterską i szafowanie sakramentami to były zadania, które spoczywały na wikariuszach. Niemniej jednak mamy też bardzo liczne dowody troski plebanów o to, jaki jest stan parafii. Jednym z najmocniejszych i najtrwalszych takich dowodów jest kościół dziś funkcjonujący, którym państwo się cieszycie. Ten gotycki kościół został zbudowany przez pierwszego uniwersyteckiego plebana, czyli Mikołaja Chińczowica. To on wzniósł tę świątynię i to za jego czasów w 1433 roku doszło do konsekracji nowo zbudowanego kościoła i trzech ołtarzy, głównego pod wezwaniem Krzyża Świętego i dwóch bocznych, z których jeden był ku czci świętego Jana Chrzciciela, Wojciecha, Floriana, Mikołaja, Marcina i Hieronima i drugi boczny o nieznanym średniowiecznym wezwaniu, który później był Maryjnym Kościołem. Więc to jest
każdy kościół był dużą inwestycją i jak widać tutaj Chińczowic nie pożałował środków, aby zastąpić wcześniejszy, prawdopodobnie drewniany kościół, skoro w strukturze dzisiejszego nie mamy śladów jakiegoś wcześniejszego murowanego kościoła. Elementami tej troski również były starania o wyposażenie świątyni, prawda? A więc część z tych elementów wyposażenia liturgicznego, tak jak zachowany kielich, który się łączy właśnie z kolegiatą świętego Michała na Wawelu, to są darowizny i późniejsze też, ale to o tym nie chcę mówić, bo monstrancja gotycka pochodzi z darowizny XVI-wiecznej, ale to były dary do wyposażenia spływające poprzez plebanów profesorów uniwersytetu. Takim efektem troski była również funkcjonująca przy parafii szkoła lubożycka. Co prawda, jaki miała ona poziom, jakie były ścieżki kariery jej wychowanków, nie mamy ze względu na braki w dokumentacji. Bardzo często mierzy się dobrą jakość działania szkoły poprzez to, że sprawdzamy w metryce uniwersytetu, ilu studentów z danej miejscowości, gdzie była szkoła parafialna, przychodziło na uniwersytet. To znaczy, że szkoła tak dobrze przygotowywała uczniów w zakresie łaciny, prawda, i podstaw 7 sztuk wyzwolonych, że byli oni w stanie podjąć studia. Proszę pamiętać, że wszystkie przedmioty wykładowe były po łacinie od początku. Niestety z Lubożycy mamy zapisanego tylko jednego studenta w metryce uniwersyteckiej w XV wieku. Ale z drugiej strony, proszę Państwa, trzeba też pamiętać, że jest to sytuacja wielu parafii, które były blisko Krakowa i wielu parafii, które miały charakter wiejski. Po pierwsze, w mniejszym stopniu chłopscy synowie byli w stanie podjąć naukę. Mówię nawet nie tyle o dochodach, bo wsie podkrakowskie były bogate, ale o stopniowych ograniczeniach, jakie nakładali właściciele wsi, nie chcąc, aby synowie kmiecy, prawda, nadmiernie, że tak powiem, wypływali ze swoich wsi, a i tak tutaj wypływali do miasta. I to jest drugi element, że być może wielu Lubożyczan opuszczających wieś po prostu i zasilających Kraków, z Krakowa dopiero trafiało na uniwersytet i różnie bywało z podawaniem swojego miejsca zamieszkania. Więc najpewniej to jest podstawowa trudność w ustaleniu zarówno karier, jak i pochodzenia części z nich, tak żebyśmy mieli wiedzę pewną. Ale wiemy, że szkoła funkcjonowała, wiemy, że plebani się o nią troszczyli, wiemy, że w zachowanych rachunkach kościoła lubożyckiego jest wiele bieżących wydatków na naprawę budynku szkolnego, a także na utrzymanie nauczyciela. To samo, proszę Państwa, dotyczyło kościoła parafialnego, napraw muru cmentarnego, plebanii, a więc wiemy, że nie była to świątynia zaniedbana. A niestety w bardzo wielu parafiach różnie z tym bywało. Wiedzę o tym czerpiemy z XVI-wiecznych rachunków, które również zachowały się, proszę Państwa, w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pięknie zachowana księga rachunkowa w oprawie, w okładkach, do których wtórnie wykorzystano jakąś księgę liturgiczną. Widzą Państwo tę okładkę zupełnie inaczej pisaną, ozdobnym pismem. Ona się rozkłada szeroko, a w środku bardzo bieżące wpisy rachunkowe na bieżące wydatki różnego typu, przede wszystkim gospodarcze, ale także wykazy chłopów z Lubożycy i okolicznych wsi, którzy płacili należne dziesięciny, co daje nam świetny wgląd również w ówczesną ludność Lubożycy i całej parafii i pozwala nam poznać tych ludzi z imienia, z nazwiska lub przezwiska, z zawodów, które pełnili, prawda, i nawet próbować określać, do jakiej ich majątkową pozycję. Niewiele wsi ma tego typu szczegółową dokumentację, zwłaszcza z czasów, kiedy nie prowadzono jeszcze bieżących ksiąg parafialnych, chrztów, małżeństw i pogrzebów, więc te źródła rachunkowe
tak dokładnie prowadzone, dają nam wgląd w takie społeczno-gospodarcze, demograficzne oblicze parafii lubożyckiej. Do czasów późniejszych lepszy wgląd, pełniejszy będzie przedstawiał pan profesor Wyżga, tak, bo widziałem go wśród wykładowców i jest on świetnym znawcą tej tematyki. Ja mogę tylko zachęcić obecnych tutaj lubożyczan do tego, żeby eksplorowali nasze archiwum, wydobywali źródła dotyczące historii lokalnej i podejmowali się badania tej historii, bo jest to, proszę państwa, bardzo ważne, a wiele z tych źródeł ciągle pozostaje nietkniętych, ponieważ siłą rzeczy profesjonalni historycy podejmują bardzo wiele zagadnień z nieco innego poziomu, interesując się instytucjami albo sprawami mającymi szersze, ogólnopolskie na przykład znaczenie i zaniedbują historię lokalną, a która przecież jest nie mniej ważnym elementem budowania naszej wiedzy o przeszłości. Taki okruszek tej wiedzy państwu przekazuję, ale z zaproszeniem do dalszych prac nad tymi dziejami. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie profesorze i teraz zachęcam do zadawania pytań. Może ja na początku, znowu rozgrzewające pytanie, może dotyczące biskupa Iwona Drowąża, bo zawsze pojawiało się tutaj lokalnie pytanie o tą dokładną datę. Pan profesor doskonale to wykazał, że no, trudno, no, niemożliwe jest znaleźć dokumentu założycielskiego. Ja też dotarłem właśnie do takich wzmianek z wizyt biskupów w parafii, gdzie ta data się pojawia. Natomiast z bratem staraliśmy się dokonać taką rekonstrukcję historyczną na podstawie przesłanek pewnych historycznych. To jest posługa biskupa Iwona na stanowisku właśnie biskupa krakowskiego. To jest jakaś cezura historyczna. Druga to jest rzekoma przesłanka o tym, że krzyż fundacyjny, znaczy krzyż na otwarcie kościoła zafundował książę Leszek Biały, więc tutaj tą cezurą końcową jest najprawdopodobniej no, jego śmierć w Gąsawie. Więc to są jakieś takie widełki czasowe, które by pozwalały. Jeszcze dochodzi do tego wątek tego wahania się biskupa na temat posługi biskupiej, a powrotu, znaczy zwrócenia się ku klasztornej posłudze, więc gdzieś nam się ta rekonstrukcja troszkę zbliża do tych lat, ale takie pytanie właśnie, czy faktycznie jest z jakimś takim dużym przybliżeniem stwierdzenie o tym roku 1222, czy tą sugestią są na przykład inne fundacje, czy na przykład Kościół Mariacki, czy kościoły, czy klasztory cysterców i inne. Dziękuję bardzo. I w ogóle się pan nie przejmuje tym, że król kazał zrezygnować z tych mrzonek o soborze. Drodzy państwo, bardzo dziękuję. To jest bardzo dobrą ścieżką doprecyzowania chronologii w sytuacji, kiedy nie mamy konkretnego źródła jasno datowanego, jest właśnie szukanie metodą pośrednią granic, pewnych granic datacyjnych i to jest, muszę powiedzieć, bardzo dobra ścieżka, przy czym zawsze trzeba wiedzieć i pamiętać, że to jest hipoteza. Hipoteza nie jest rzeczą złą, hipoteza jest normalnym elementem postępowania badawczego. To, czy ona się ostanie, czy ona zostanie zdemontowana później, również jest normalnym elementem. Każdy z nas, prawda, przechodzi taką ścieżkę. Każdy z nas w sytuacjach niepewnych powinien postawić jakąś hipotezę jako element dyskusji. Nikt z nas nie powinien się obrażać, kiedy zostanie ona ostrzelana w toku normalnej dyskusji naukowej. Ja ostrzelam pana argumentację.
Bardzo mi się, tak, pierwsze ramowe daty to jest oczywiście 1218-1229, czyli pontyfikat biskupi Iwona od Rowąża. Moim zdaniem świetną przesłanką jest to, żeby to przesuwać po 1219, po zakończeniu tej sprawy o ewentualne ustąpienie i ewentualne przesuwanie na arcybiskupstwo gnieźnieńskie. To jest moim zdaniem bardzo dobra przesłanka. Przechodzimy nieco dalej wobec tego, zbliżamy się do lat 20. Chronologia fundacji klasztornych biskupa Iwona pokazuje, że od mniej więcej 1220 roku biskup zdecydowanie podejmuje działania mające na celu właśnie, pierwszy jest tutaj klasztor mogilski, bo mniej więcej 1220 to są pierwsze starania w kapitule generalnej zakonu w Sito, żeby powołać nowy klasztor. A więc decyzja, która skutkowała bardzo długofalowym zaangażowaniem biskupa, pod wieloma względami trudne przedsięwzięcie, proszę Państwa, bo naprawdę on miał przeciwko sobie część swojego rodu, które nie chciało oddać części majątku rodowego, w tym ich rodowego gniazda, jakim był Prandocin. Więc to jest rzeczywiście pierwsze przesunięcie. I kumulacja tych fundacji to jest 1222 rok. I teraz w źródłach średniowiecznych nie znajdziemy tej daty. Ona się pojawia, jak pan mówi, w wizytacjach biskupich. Pojawia się, czyli jest elementem albo miejscowej tradycji, którą wizytatorzy już zanotowali, albo jest efektem jakiegoś skojarzenia, które ówcześni przeprowadzili, no bo chcieli mieć datę. Każdy chciał mieć datę, proszę Państwa. Trzeba by tutaj wykonać jeden element. Trzeba by zbadać tradycję historyczną Kościoła Lubożyckiego poprzez źródła, najlepiej sięgając, wychodząc poza średniowiecze i sukcesywnie badając źródła XVI-XVII wieczne, żeby zobaczyć, czy w różnego rodzaju dokumentach lub takich dziełach, gdzie mogły się pojawiać elementy tradycji albo wręcz kreowania pewnej tradycji, na przykład tworzenia tak zwanych mitów fundacyjnych. Mity, proszę Państwa, które nam kojarzą się albo ze starożytnością, prawda, z opowieściami o bogach i herosach starożytnych, albo z jakimiś, jak mówimy o pewnych mitach w historii, to mówimy o jakichś nieprawdziwych kreacjach. Ale biorąc pod uwagę naukową terminologię, mit, proszę Państwa, to jest normalne historyczne zjawisko, które się rodzi jako pewna opowieść i rodzi się po dziś dzień, ponieważ ludzie mają potrzebę konstrukcji pewnej opowieści, która by oddawała kluczowe elementy ich tożsamości, ich wyznawanych przez siebie wartości. I bardzo często te tak zwane mity fundacyjne właśnie są szczególnie ważne, ponieważ ludzie próbują stworzyć narrację o początkach swojej wspólnoty, początkach ważnej dla nich instytucji. I tak robiła każda instytucja i każda wspólnota. Takie mity, proszę Państwa, fundacyjne miała dynastia piastowska, państwo polskie, miały również takie instytucje jak Uniwersytet Krakowski, który sobie stworzył swój mit fundacyjny, i miały również parafie szukające swoich początków. I teraz zastanawiam się, czy tych początków nie szukano w 1222 roku, ale to jest moje skojarzenie zupełnie swobodne, właśnie łącząc to z klasztorem cystersów w Mogile w czasach nowożytnych, wiecie Państwo ze względu na co? Ze względu na Krzyż Święty, że połączono pewne fakty, szukając analogii jakiegoś Jungtim za czasów Iwona, Kościół Lubożycki pod wezwaniem Krzyża Świętego i opactwo cysterskie, które w czasach od późnego średniowiecza, w czasach nowożytnych już w sposób niezwykle rozwinięty było sanktuarium Krzyża Świętego. Prawda? Więc skojarzono te początkowe daty. Czy Leszek Biały darował krzyż? Tego nie wiem. Czy to też nie jest element jakiejś legendy? Bo to by nam likwidowało tę przesłankę i pozbawiało nas daty 1227, prawda?
ale raczej tę ścieżkę, jeśli znajdzie się ktoś, kto by badał historię, tą tradycję historyczną Kościoła Lubożyckiego, to wtedy właśnie dobrze, żeby kolejne teksty o Lubożycy, kolejne wizytacje i nie tylko, proszę Państwa, na przykład panegiryki, które pisali plebani lubożyccy, bądź co, bądź profesorowie uniwersytetu. Panegiryki to były teksty pochwalne na różne okazje, w które bardzo często włączano elementy historii, legendy, jakieś opowieści o dawnych, sławnych ludziach z danego miejsca. Tam się znajduje bogactwo niewykorzystanego materiału, które by nam pozwoliło może uchwycić moment, albo nawet wręcz przesłankę, która tym ludziom pozwoliła wskazać na 1222. Na miejscu, powiem Państwu tak, nie widzę podstaw, żeby datę wysadzać w powietrze. Tradycja jest, a tradycję trzeba szanować. Nawet jak się ją krytycznie obstrzela i nawet jak ostatecznie znajdziemy inną datę, to nie ma nic złego w tym, żeby wiedzieć, że taka tradycja, nawet jak ona się stanie nieaktualna, że kiedyś istniała, kiedyś była pielęgnowana i miała za sobą takie, takie i takie argumenty. Bo to też jest element świadomości historycznej i kultury pamięci dawnych wieków. Tutaj jeszcze odnośnie tego wezwania krzyża, tak przypomniało mi się, że parafia Świętego Krzyża przecież w Krakowie, gdzie potem byli duchacy, to jest 1221, więc to jest raptem rok wcześniej, więc pytanie, czy to jednak nie tym tropem wtedy iść. Tylko ona jest zapisana, jeśli dobrze pamiętam, w roczniku kapitulnym krakowskim właśnie jako lokalizacja w Prądniku, ale to by nam likwidowało Kościół Świętego Krzyża. I jeszcze jedna rzecz odnośnie kościoła. Akurat nie, tu może też będzie trochę archeologicznie, ponieważ no, są prowadzone od kilku lat prace przy fundamentach, prawda, izolacyjne. I przy obejściu kościoła, w tym momencie na tyłach ambitu, prezbiterium tak naprawdę, no odkryto, że mur tak naprawdę nie jest pod ziemią w tym miejscu, gdzie jest obecna ściana, tylko on jakby wychodzi jeszcze jakiś metr po prostu osobno, jakby tam kiedyś był fundament czegoś innego. Jest to kawałeczek tylko muru. Wcześniejszy? Tak. Wspaniale. Więc pytanie, czy tam nie było jak ewentualnie fragment murowanego prezbiterium? To już takie moje wnioskowanie. Znakomicie. Być może tak. To mielibyśmy wtedy może poświadczenie jakiejś ławy fundamentowej wcześniejszego kościoła? Znaczy, mam nadzieję, że jest tam jakiś nadzór archeologiczny prowadzony i ktoś się tym opiekuje. To z pewnością wyjdzie w takim razie. Świetnie. Tak. Rozumiem. To ja mam pytanie o to bogactwo tej parafii, bo bardzo często było w Pana wypowiedzi powiedziane, tak, że to była bardzo bogata parafia. Jeżeli można na podstawie tych dokumentów, które się zachowały, określić to bogactwo, może nie w liczbach, ale w jakichś wartościach, które by pozwalały na przykład oszacować areały lub no, taki profil produkcyjny tego gospodarstwa plebańskiego. Skąd te... No właśnie. Te materiały, które mamy do średniowiecza, to tak naprawdę, jeśli chodzi o profil produkcji, to mielibyśmy dopiero z lat 70., 80. XV wieku, czyli z Liber Beneficiorum Jana Długosza. Wcześniejsze wartości o dochodach parafii to są taksy i one podają tylko ogólny dochód, nie różnicując go. Wiemy tylko tyle, że pochodził przede wszystkim z dziesięcin zbożowych. Natomiast u Długosza, czyli w jego Księdze Uposażeń Diecezji Krakowskiej, mamy już rozpisaną każdą wieś parafialną. I w różnym stopniu, bo Długosz, proszę Państwa, objeżdżał diecezję krakowską i starał się odnotować przy każdej wsi, do jakiej parafii należy, do jakiego dekanatu, starać się opisać kościół i podawać, ilu tam siedzi kmieci, ilu zagrodników, ile jest karczem, czy są młyny i ile kto płaci dziesięcin i z czego. Ale pod tym względem zależał niestety od tych, którzy mu udostępniali informacje. I są wsie lepiej opisane i gorzej opisane, prawda? Dobra biskupów krakowskich są dobrze opisane. I
Na podstawie długosza już można by ustalać areał, licząc mniej więcej grzywnę na łan, o ile pamiętam. Mało tego, niekiedy u niego wręcz jest podawany areał, czy są to łanowe, czy półłanowe gospodarstwa, więc to jest pierwsze tego rodzaju jakościowo głębokie źródło statystyczne. Później trzeba by to konfrontować z tak zwanym Liber Retaxationum z 1529. To jest kolejna księga uposażeń diecezji krakowskiej, bardzo dokładna, gdzie możemy weryfikować długosza, ewentualnie uzupełniać jego braki, a wziąć tylko pod uwagę, że moneta nieco straciła na wartości, więc troszeczkę same wartości pieniężne się zwiększają. A później już dla XVI wieku mamy, zwłaszcza dla drugiej połowy XVI wieku, bardzo dokładne rejestry poborowe, podatkowe, już państwowe w epoce egzekucyjnej. Również właśnie wtedy z podawaniem bardzo szczegółowych informacji o stanie zagospodarowania danych wsi. I to są źródła, które łącznie brane w takim długim ciągu pozwalałyby wiele powiedzieć, oczywiście biorąc też pod uwagę zmiany, które ewentualnie w międzyczasie zachodziły, zwłaszcza rozbudowę gospodarki folwarcznej, prawda, w XVI wieku. Ale to by nam pozwoliło coś powiedzieć o profilu społeczno-gospodarczym. To jeszcze... Ale teraz w szczegółach nie odpowiem na ten temat, dlatego że... Cóż mam Państwu powiedzieć? Nie pamiętam tego po prostu. To ja jeszcze zapytam z prośbą o wyjaśnienie nam wszystkim, jak były rozłożone tutaj te beneficja biskupa krakowskiego w tym regionie. Lubożyca była w centrum, tak jak padło z Pana ust powiedziane, więc z której jeszcze parafie należały, czy też w Krakowskiego? Drogi Marcinie, chcesz mnie zamordować z pamięciówki. Proszę. Żeby krajobrazowo umiejscowić... Nie. Tak, tak. Jak Państwo, ja już wpadam w te sieci i teraz proszę Państwa, tak, jak mam zrobić badania osadnicze, to już ja już czułem ten chwyt, jak mój przedmówca powiedział przy osadnictwie, coś takiego, to troszeczkę inaczej musiałbym poczytać źródła, to znaczy wtedy się nie skupiać na uniwersytecie i parafii, tylko popatrzeć sobie na okolice, na stosunki własnościowe, gdzie mamy mieszane w samej parafii zresztą, prawda, mamy własność biskupią, mamy własność rycerską. I też, a jeżeli szerzej, to jeszcze zobaczyć na sąsiedztwo poszczególnych okolicznych jeszcze wsi, które zaczepiają tutaj o biskupie, o klasztorne i wtedy zwrócić uwagę na te dane gospodarcze i społeczne, które tam się znajdują i wtedy dopiero Państwu odpowiedzieć szczegółowo. Nie mam tego w głowie, proszę mi wybaczyć. Nawet przyznam się Państwu, nie mam w głowie danych o swoim rodzinnym mieście, którego monografię niedawno pisałem i oddałem do druku i po prostu nie pamiętam detalicznie takich rzeczy. Czy są jeszcze jakieś pytania na sali? O, to proszę do mikrofonu, bo nasi widzowie słyszą wtedy. Ja tutaj chciałam tak, myślę, że na zakończenie dodać, że my jako parafianie jesteśmy bardzo dumni z tego, że mamy taką piękną historię, bo 800 lat to naprawdę kawał czasu. I tutaj chciałam dodać może tak bardziej już do panów jako historyków, że my bardzo szanujemy tą naszą tradycję i te związki naszej parafii, zarówno z Uniwersytetem Jagiellońskim, jak i właśnie tutaj z całą historią. Dodam tylko, że mamy szkołę imienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, że gimnazjum nosiło imię świętej Jadwigi Królowej, że mamy ulicę, która biegnie z kierunku tam właśnie Lubożycy, w kierunku tutaj kościoła. To jest ulica imienia świętej Jadwigi Królowej. I tutaj chciałam podziękować, zawsze w historii wikariusze lubożyccy byli bardzo mądrzy, więc tutaj ksiądz Mieszko przyszedł na zebranie Wysiołka Lubożyckiego i zaproponował, aby ulica, która będzie biegła, już w tym roku będą ulice Wysiołku wprowadzone, aby ulica właśnie ta tutaj biegnąca do kościoła nosiła imię Iwo Odrowąża. I na pewno będzie to wprowadzone i będziemy tu mieć taką pamiątkę, ale chciałam dodać, że to właśnie ksiądz Mieszko się potrudził na zebranie, bo to nie jest tak proste, bo zwykle różnie to bywa, ale ksiądz przyszedł
i właśnie zaproponował, zostało to przyjęte i będzie taka właśnie w nawiązaniu do dzisiejszego wykładu ulica Iwo Odrowąża. Także bardzo dziękujemy, że tutaj dostaliśmy taką wielką dawkę przypomnienia tej historii lubożyckiej, bo myślę, że wszyscy jesteśmy z niej bardzo dumni. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, cieszę się z tej inicjatywy, że Państwo uczczą Iwonę Odrowąża, który rzeczywiście był wybitnym biskupem. Ja na końcu tego słowa, które miałem o nim powiedzieć, napisałem sobie intelekt i świętość, bo to jest biskup, który wywodził się również z rodziny, która wydała wielu świętych i błogosławionych, bo do jego krewnych właśnie zaliczał się święty Jacek Odrowąż Dominikanin, święta Bronisława, Norbertanka ze Zwierzyńca, biskup krakowski Prendota, który w XV wieku był otoczony kultem i jego miejsce spoczynku w katedrze krakowskiej. Ten kult później obumarł, ale był żywy w XV wieku, a sam biskup Iwo przez Dominikanów był otoczony czcią i w XVII wieku nawet już przy jego imieniu sami Dominikanie posługiwali się określeniem błogosławiony i też próbowali wykreować kult tego na pewno świątobliwego i wybitnego biskupa. Również to przedsięwzięcie się nie powiodło, niemniej jednak to był biskup ze wszech miar wybitny, człowiek, który uczynił z diecezji wraz ze swoimi poprzednikami i następcami najważniejszą, jedną z takich wzorcowych, bym powiedział, diecezji polskiej metropolii kościelnej. Więc to jest postać wielka, która ciągle nie ma solidnej naukowej monografii. A ja jeszcze dodam do tego nazewnictwa ulic, że również miejscowość Lubożyca przerwała nazwę niekończącej się ulicy Kocmyrzowskiej w swoim sołectwie na ulicę Jagiellońską. Także Kocmyrzowska, która zaczyna się w Krakowie, kończy się na granicy Lubożycy i w naszym sołectwie mamy ulicę Jagiellońską. Dziękuję. To obliguje wszystkich pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego, żeby pamiętali Lubożycy. Na przyszłość dobrze się uczyli o osadnictwie okolicznym, dochodach i profilu społeczno-gospodarczym. Dziękuję panu profesorowi za wykład, za niesłychane informacje. Kto by się spodziewał, że mieliśmy papieża? Więc a propos ulic, to naprawdę można dokonać takiego badania, powiedzmy, archeologicznego, językowego i też historii osób, które przyczyniły się do rozwoju tej ziemi lubożyckiej. Naprawdę moc nazwisk i pomijając te najpowszechniejsze w naszym kraju, Tadeusza Kościuszkę i wszystkich królów, to naprawdę można w historii lokalnej znaleźć naprawdę wspaniałe osoby, które przyczyniły się do rozwoju tego małego zakątka ziemi. Także zachęcamy też do właśnie badania, szperania i poszukiwania lokalnej historii. To na dzisiaj jeszcze pytanie? A to może to zapowiem, co nas czeka za tydzień. Jeszcze Marcin ma tutaj jedno informację. Słowo do Państwa. Ja chciałem podziękować wszystkim tym, którzy przybyli tutaj na to spotkanie, którzy dali się skusić, żeby sobotę po południu spędzić w towarzystwie profesora Macieja Zdanka i pana doktora Michała Wojenki. Jak pan Michał, jak Maciej powiedział, to jest dopiero wstęp, to jest pierwsza sobota, są jeszcze takie cztery spotkania. Natomiast ja pomyślałem o jednej rzeczy. Bolączką historyków jest brak źródeł. I to jest, to dotyczy wszystkich, to dotyczy każdej epoki, choć czasami też się spotykamy z nadmiarem. Niestety wkraczamy w epokę, w której dostęp do źródeł będzie coraz bardziej ograniczony, takich źródeł bezpośrednich, wytworzonych przez ludzi, ze względu na to, że internet ogranicza dostęp do na przykład korespondencji, którą Państwo sami piszecie do swoich przyjaciół, znajomych, wysyłając w Messengerze czy w mailach.
I dlatego pomyśleliśmy o tym, żeby stworzyć kronikę 800-lecia, czyli taki zapis wszystkich osób, które chcą się podzielić swoim komentarzem na temat tego wydarzenia, któremu się przyglądają, któremu towarzyszą na tych spotkaniach i chcą zostawić ślad po sobie w tejże kronice. Ta kronika będzie w kancelarii parafiarnej, myślę, że zdeponowana już tak finalnie i dostępna, ponieważ no, to jest właściwe miejsce dla tej kroniki. I chcielibyśmy dzisiejszym spotkaniem zainaugurować tą kronikę, oddając ją najpierw w ręce czcigodnych prelegentów, a później państwa, więc jeżeli tylko państwo możecie nawet się tylko podpisać, to zawsze będzie ślad, który zostanie, mamy nadzieję, na kolejne tysiąc i więcej lat. Z datą i godziną. A to już jest życzenie pana Roberta. Więc ja przekazuję w ręce pana profesora Zdanka, ponieważ pan doktor... Pan doktor Wojenka już się wpisał, więc przekazuję panu profesorowi, a następnie przekażemy w tył i bardzo prosimy, żeby się wpisywać, żeby zostawić po sobie ślad. To piękna klamra kompozycyjna na tle tego slajdu, gdzie zapisały się nazwiska parafian w tych księgach rachunkowych. Na dzisiaj z wykładów to tyle, ale za tydzień, w sobotę 2 kwietnia, również o godzinie 16 zapraszamy na kolejne spotkanie, tym razem poświęcone ludowej historii Lubożycy. Pierwszy wykład poprowadzi profesor Uniwersytetu Pedagogicznego, doktor habilitowany Mateusz Wyżga, który w wystąpieniu pod tytułem Wieś Polska z perspektywy Lubożycy, od pańszczyzny do współczesności, opowie o tak naprawdę coraz częściej zabieranych do dyskusji tematów historią ludu polskiego, dziejami wsi i miasteczek. I w wystąpieniu będzie mowa o zakresie wolności osobistej i gospodarczej chłopów, radzenia sobie chłopów i dworu z pańszczyzną, więziach wiejsko-miejskich. No i poszukamy też odpowiedzi, w jaki nowy sposób można ująć tożsamość wsi polskiej. Natomiast drugi wykład poprowadzi, zaprezentuje dr Marcin Czarnowicz z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i z dość przewrotnym pytaniem w tytule, czy pod Lubożycą żyły kiedyś wampiry. To jest pytanie o ludyczne wątki, ale także archeologiczne, o które dzisiaj już mieliśmy wprowadzenie. Bardzo ciekawy materiał do badania i wiele ciekawych informacji pod względem historii z minionych wieków, która żyła i budziła i strach, i pytania. Dobrze, to pan Robert. Ksiądz Mieszko, jeszcze jedno. Ja tylko bardzo krótko zachęcam państwa do zabrania tych materiałów, które leżą. To jest związane z historią. Nasza rodzina Kolpinga w tym roku będzie miała 30-lecie i w tym takim biuletynie Rozwój, ale jaki, jest tam opisana historia naszej Lubożycy, więc to już mamy ten materiał jakieś takie zapisane, takie, które mamy. A to też się dokłada do tej historii. Przepraszam, ale tak, jako gospodarz chciałem zachęcić. Ze strony parafii naszej bardzo serdecznie dziękuję państwu wszystkim za przybycie. I tak dzisiaj słyszałem o tych różnych przejściach z instalacjami proboszczów tutejszych. Przypomniało mi się zdanie, które kiedyś powiedział ksiądz profesor do nas na wykładach, ksiądz Kracik, a potem które z moim księdzem promotorem, kiedy pisałem akurat nie pracę o Pawle Zatora tutaj po sąsiedzku z Raciborowic, padło takie zdanie, że do wyznania wiary trzeba dodać piąty przymiot Kościoła. Oprócz tego, że jest jeden święty powszechny apostolski, to jest jeszcze w historię wpisany. I wszystko, co za tym idzie, dobre i złe, też gdzieś za nami idzie. Będziemy to poznawać na kolejnych także naszych spotkaniach. Bardzo serdecznie dziękuję tutaj panu doktorowi, panu profesorowi za dzisiejsze wykłady, za przybliżenie tej historii, w którą jesteśmy wszyscy wpisani. Kiedyś o nas też tak będą mówić. A jak, to już tylko zależy od nas samych. Także serdecznie dziękuję za dzisiaj i zapraszamy za tydzień. Dziękuję bardzo i dla telewidzów naszych, którzy nas śledzili,
bardzo chętnie posłuchamy sugestii na temat relacji. Zachęcamy do komentowania i stawiania sugestii na temat przyszłych wydarzeń. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy byli. Dziękuję prelegentom, wszystkim gościom i zapraszam na kolejne wykłady w przyszłym tydzień.